Włączam się, czy nie jest? Sprawdzę, czy mam włączone, bo sobie co tu inaczej przełączyć, wiesz? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę tylko o potwierdzenie, czy mnie słychać. Witam, tak, słychać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym otwieram 49. sesję Rady Miasta Opola. Informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZI ust. 1.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady dzisiejszej sesji odbędą się w trybie zdalnym za pomocą programów Cisco Webex oraz aplikacji eSesja. Witam panie i panów radnych, współgospodarzy dzisiejszej sesji. Witam pana prezydenta miasta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego wraz z współpracownikami z Urzędu Miasta oraz jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych. Witam uczestniczących i śledzących sesję przedstawicieli Rad Dzielnic, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz wszystkich mieszkańców miasta, którzy śledzą nasze obrady za pośrednictwem strony internetowej naszego miasta. Witam przedstawicieli prasy, radia, telewizji, którzy także zrelacjonują nasze dzisiejsze obrady. Informuję, iż zgodnie z postanowieniem paragraf 17 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miasta Opola sesja jest transmitowana oraz utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Ze względu na fakt, iż sesja odbywa się w trybie zdalnym, tradycyjnie odczytam za chwilę listę obecności. Bardzo proszę radnych, którzy zostaną wywołani, aby potwierdzili swoją obecność, aby także w miarę możliwości włączyli chwilę wcześniej kamerę, abyśmy także Państwa mogli zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć. Po potwierdzeniu obecności proszę znowu wyłączyć mikrofon, aby tutaj nic nam nie przeszkadzało w obradach. Wobec tego przystępuję do odczytania listy obecności. Pan radny Sławomir Batko. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Elżbieta Bień. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Bartłomiej Bąk. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Dariusz Chwist. Dzień dobry, obecny. Pani radna Krystyna Duda. Dzień dobry, obecna. Pan radny Tomasz Kalisza. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Barbara Kamińska. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Jacek Kasprzyk. Dzień dobry, jestem obecny. Witam wszystkich. Pan radny Marek Kawa. Dzień dobry. Pani radna Jolanta Kawecka. Obecna. Pani radna Elżbieta Kurek. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Anna Łęgowik. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Waldemar Matuszek. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Piotr Mielec. Nie słyszę pana radnego Piotra Mielca. Wrócimy do niego na koniec listy. Pan radny Dariusz Nawarecki. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Michał Nowak. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, jestem obecny. Pan radny Edward Odelga. Jestem obecny. Pan radny Przemysław Pospieszyński. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Przemysław Pytlik. Dzień dobry wszystkim, jestem obecny. Radny Łukasz Sawada, jestem obecny. Pani radna Anna Tabisz. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Małgorzata Wilkos. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Alicja Wiśniewska.
pani radna Alicja Wiśniewska jest obecna, czy też nie? Nie słyszę. Wrócimy jeszcze pod koniec. Pan radny Tomasz Grubel. Witam, jestem obecny. Pani radna Urszula Zajączkowska. Dzień dobry, jestem obecna. Dobrze. Wobec tego na razie nie potwierdzili swojej obecności pan radny Piotr Mielec i pani radna Alicja Wiśniewska. Czy któryś z państwa radnych jest obecny w tej chwili jeszcze z nami? Proszę ewentualnie o zgłoszenie. Czyli rozumiem, że dwóch radnych, pana Piotra Mielca i pani radnej Alicji Wiśniewskiej, nie ma. Wobec tego, jeżeli dołączą do naszych obrad, to bardzo proszę, aby się zgłosili. W sesji wobec tego uczestniczy 23 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję radną Urszulę Zajączkowską. Czy pani radna wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Bardzo dziękuję. Wobec tego przystępujemy do głosowania kandydatury pani radnej Urszuli Zajączkowskiej na sekretarza dzisiejszej sesji. Przypominam, głosujemy poprzez system e-sesja. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o oddanie głosu. Jest jakieś lekkie opóźnienie w aplikacji do głosowania, widzę. Nie łapię chyba wszystkich głosów jeszcze. Przepraszam, ale mam jakiś problem akurat na moim tablecie w tej chwili. Widzę, że wszyscy pozostali już oddali głos. Poproszę o chwilę cierpliwości państwa i dlaczego aplikacja się tutaj zaczęła mieszać. Wszyscy radni oddali głos. Za kandydaturą pani radnej głosowało jednomyślnie 23 radnych. Wobec tego pani radna Urszula Zajączkowska została sekretarzem dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję za oddane głosy. Informuję, iż zgodnie z harmonogramem obsługi prawnej dzisiejszą sesję obsługuje radca prawny pani Joanna Maksymowicz-Szczepańska, którą również witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pani mecenas jest z nami. Jestem i witam państwa również serdecznie. Dzień dobry, witam. Widzę pana Piotra Mielca. Czy pan radny Piotr Mielec jest z nami? Tak, jestem obecny. W porządku, także proszę bardzo o uzupełnienie listy obecności. Jeszcze zapytam, czy pani Alicja Wiśniewska w międzyczasie może dotarła do nas? Nie słyszę. Wobec tego mamy w tej chwili uczestniczących w sesji 24 radnych. Dobrze, szanowni państwo, przystępujemy do omówienia porządku obrad dzisiejszej sesji. Wraz z materiałami sesyjnymi i zawiadomieniem o 49. sesji radni otrzymali porządek obrad z 14 grudnia 2021 roku.
Po doręczeniu radnym zawiadomień prezydent miasta Opola w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym przedstawił Radzie 5 materiałów sesyjnych na drukach numer od 1087 do 1091, które zostały umieszczone w porządku obrad z 21 grudnia 2021 roku. Ponadto informuję, iż prezydent miasta przedłożył radnym 3 uchwały w sprawie lokalizacji kasyna do gry na drukach numer 1095, 96 i 97, uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok na druku 1098, uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na druku 1099, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na druku numer 1100 i uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na druku numer 1102. Ponadto informuję, że na druku numer 1094 przedłożyłem projekt uchwały w sprawie nadania statutu młodzieżowi Radzie Miasta w Opolu. Wymienione materiały sesyjne radni otrzymali za pośrednictwem programu e-sesja. Wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji wymaga głosowania Rady, co też za chwilę uczynimy. Informuję, że na drukach numer 1092 i 1093 przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła zapowiadane w porządku obrad sesji projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg. Informuję również, że prezydent miasta Opola nie przedłożył zaplanowanego w ramowym planie sesji projektu uchwały w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku w związku z nieopublikowaniem przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Ponadto zgodnie z ramowym planem sesji na dzisiejszą sesję powinien zostać Państwu przekazany roczny plan konsultacji z mieszkańcami miasta Opola na 2022 rok. Jednak Pan Prezydent przekazał go już w listopadzie bieżącego roku, o czym informowałem Państwa w komunikatach 47 sesji. Czy po tych wyjaśnieniach radni zgłaszają pytania lub wnioski do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę zgłoszeń, nie widzę pytań. Wobec tego jeszcze informacja po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych. Zgłaszam wniosek formalny, aby punkt 15, to jest projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na druku numer 1091, przenieść na punkt 6 porządku obrad dzisiejszej sesji. Przystępujemy do głosowania zmian w porządku obrad dzisiejszej sesji. To jest za przeniesieniem punktu 15, to jest projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, druk 1091, na 6 punkt porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę o oddawanie głosów poprzez system e-sesja. Dziękuję. Zagłosowało 24 radnych. Jednomyślnie projekt uchwały zostanie omówiony jako 6 punkt porządku obrad dzisiejszej sesji. A teraz będziemy głosowali wprowadzenie do porządku obrad uchwał, które przedłożył Pan Prezydent. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji? Jako 7 projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok na druku numer 1098. Przystępujemy do głosowania. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, ja już jestem obecna, natomiast nie mam aktywnych głosowań. No bo pani jest zaznaczona jeszcze jako nieobecna. Dopiero teraz zaktualizowaliśmy listę obecności. Witam serdecznie pani radna Alicja Wiśniewska jest z nami, czyli mamy komplet 25 radnych i możemy przystąpić do głosowania wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 7 punkt projektu uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok na druku numer 1098. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 7 punkt porządku obrad większością głosów 24 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, w jednym głosie wstrzymującym się. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 8 punkt projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na druku numer 1099. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 8 punkt porządku obrad większością głosów 21 radnych za, przy 2 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 9 punkt projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na druku numer 1100. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówionego 9 punkt porządku obrad większością głosów 20 radnych za, dwóch radnych przeciwnych i 3 radnych wstrzymało się od głosu. To jest zaprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 19 punkt projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna do gry na druku numer 1095. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o oddawanie głosu. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 19 punkt porządku obrad większością głosów 22 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. To jest zaprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 20 punkt projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna do gry na druku numer 1096. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 20 punkt porządku obrad większością głosów 21 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 4 głosach wstrzymujących się. I punkt 7. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 21 punkt projektu uchwały w sprawie lokalizacji kasyna do gry na druku numer 1097? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 21 punkt porządku obrad większością głosów 21 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 4 głosach wstrzymujących się. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 22 punkt projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na druku numer 1102? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 22 punkt porządku obrad większością głosów 21 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 4 głosach wstrzymujących się. To jest zaprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 23 punkt projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta Opola na druku numer 1094. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 23 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 25 radnych za. Ponadto po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych zgłaszam wniosek formalny, aby materiały sesyjne na drukach numer 1079, 1084, 1086, 1090 omawiać w trybie uproszczonym, bez wprowadzania pytań i dyskusji. Materiały sesyjne na drukach numer 1085 i 1088 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Materiały sesyjne na drukach numer 1095 do 1097 omawiać łącznie w trybie pełnym. Pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zagłosowało 25 radnych. Jednomyślnie przyjęty został tryb procedowania poszczególnych uchwał przez Wysoką Radę. Interpelacje radnych. Zgodnie z paragrafem 60 ust. 6 statutu miasta Opola doręczyłem wszystkim radnym informacje o odpowiedziach na interpelacje radnych. Czy radna, która złożyła interpelację, zechciałaby zadać pytanie lub zgłosić zastrzeżenie do otrzymanej odpowiedzi? Nie słyszę zgłoszenia. Wobec tego zamykam punkt interpelacje radnych i przystępujemy do uchwały w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na druku numer 1091 rozumiem, że w imieniu pana prezydenta, pani skarbnik Renata Ćwierzyń-Szymańska. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałabym państwu przedstawić uchwałę dotyczącą wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Opola na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niniejszy projekt uchwały wynika z konieczności kontynuowania zadań realizowanych jeszcze z roku 2021 w roku 2022. Zostały one umieszczone w załączniku i dotyczą dwóch zadań, między innymi Komendy Państwowej Straży Pożarnej i zakupu ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 200 tysięcy złotych, jak również dokumentacji przyszłościowej, dotyczy to oświaty. Niemniejsze środki po przyjęciu niniejszej uchwały zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego Urzędu Miasta do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie projektu uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową, która wnioskuje o podjęcie uchwały. I bardzo proszę o pytania radnych. Nie widzę pytań, zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku 1091. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Opola na 2021 rok, które nie wykraczają z upływem roku budżetowego, jednogłośnie 25 głosami za. Uchwała w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2021 rok na druku numer 1098. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, również prowadzę do projektu uchwały. Bardzo jest proszę. To ostatnia korekta budżetu Miasta Opola na rok 2021 i w ramach niniejszej korekty po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy pozycje dotyczące 444 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na zapewnienie transportu do punktów szczepień. Kolejna kwota, która została zwiększona po stronie dochodów i wydatków, to jest kwota 18 537 zł i dotyczy to działu Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Te środki zostają przeznaczone na realizację planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola. Również w ramach korekty przedstawiliśmy państwu aktualniony plan dochodów w rachunku dochodów jednostek. Dotyczy to RO numer 1 w Opolu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Stałą, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. Pytania radnych? Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku numer 1098. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie korekty budżetu miasta na 2021 rok. Większością głosów 20 radnych za, przy jednym głosie przeciwnym, 4 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na druku numer 1099. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie do omawiania. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, również chciałabym prowadzić do projektów uchwały. Mam taką prośbę, chciałabym jednocześnie omówić druk na numer 1099 dotyczący właśnie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej, jak i druk 1100 dotyczący w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym ze względu na to, że te dwie uchwały są ściśle z sobą powiązane. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W takim razie przystąpię do omawiania pierwszej uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Chciałabym zaznaczyć, że z przyjętego projektu budżetu miasta Opola na rok 2022, jak również z letniej prognozy finansowej wraz z autopoprawką wynika, że w latach 2022-2023 wystąpi zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe na łączną kwotę przekraczającą 274 miliony złotych. W części zapotrzebowanie planujemy pokryć ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego, aneksując obecnie obowiązującą umowę. Środki z EBI niestety nie mogą finansować wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji przez miasto, a także tymi środkami nie możemy finansować spłat obecnego zadłużenia. Dlatego też planowana do pozyskania na podstawie niniejszej uchwały pożyczka ma zabezpieczyć finansowanie tych części zadań inwestycyjnych, które wynikają właśnie z budżetu w latach 2022-2023.
We wskazanych latach planowany deficyt jest ściśle powiązany z wydatkami inwestycyjnymi. Przy planowanym deficycie celowe będzie również refinansowanie zadłużenia, czyli spłata zobowiązań nowymi zobowiązaniami. Operacja taka nie powoduje wzrostu zadłużenia, a jednocześnie pozwoli angażować nasze środki własne w wydatki inwestycyjne. Ułatwi nam również właściwe planowanie, ponieważ ujęte w WPF-ie, jak i również w budżecie, spłaty wynikające z zawartych umów naszego zadłużenia mogą być terminowo realizowane. W wieloletniej prognozie finansowej założyliśmy, że przedmiotowa pożyczka będzie uruchomiona w 2022 roku w wysokości 10 milionów złotych oraz w 2023 również w wysokości 60 milionów złotych. Należy wskazać, iż ogólna kwota pożyczki, która będzie stanowiła limit 120 milionów złotych, będzie pożyczką do zaciągnięcia, której wykorzystanie będzie uzależnione tylko i wyłącznie od potrzeb określonych w uchwałach budżetowych, czyli wszystkich korektach budżetów, które wynikają z roku 2022, jak i roku 2023. Zakłada się możliwość niewykorzystania w całości przedmiotowej pożyczki oraz możliwość przeniesienia niewykorzystanych środków w danym roku na rok kolejny, z tym, że okres postawienia pożyczki do dyspozycji zakończy się z ostatnim dniem 2023 roku. Ostatecznie niewykorzystana część przyznanej pożyczki zmniejszy nam poziom planowanego długu. Nie wpłynie to na okres spłaty pożyczki, który zaplanowany został na lata 2024-2040. Podjęcie niniejszej uchwały stanowi pierwszy krok w procedurze pozyskania pożyczki, jak również krok wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii możliwości spłaty pożyczki, która następnie będzie przedstawiona pożyczkodawcy. Mając to na uwadze, a w szczególności fakt, że przedmiotowa uchwała stanowi realizację budżetu przyjętego i wieloletniej prognozy finansowej, przyjęcie przedstawionej uchwały uważa się za zasadne. Natomiast przechodząc do omawiania kolejnego projektu uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, pragnę zaznaczyć, że przedłożony projekt uchwały dotyczy podwyższenia kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym o kwotę 120 milionów złotych. Dla przypomnienia pragnę Państwu zaznaczyć, że Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem wspólnoty europejskiej i specjalizuje się w udzielaniu kredytów i pożyczek dla sektora finansów publicznych. Kredyty te ze względu na preferencyjność cenową traktowane są jako wsparcie dla rozwoju infrastruktury i realizacji szeroko rozumianej polityki Unii Europejskiej. Miasto obecnie ma zawarte dwie umowy w Europejskim Banku Inwestycyjnym. W ramach pierwszej umowy uruchomiono w latach 2009-2012 środki wysokości przekraczającym 136,5 miliona złotych. Kredyt ten jest spłacany już od wielu lat, a saldo zadłużenia na koniec 2021 roku wyniesie ponad 68 milionów złotych. Kredyt zaciągnięty w ramach drugiej umowy ma zostać spłacony do 2036 roku. Druga umowa zawarta została w 2016 roku na kwotę 150 milionów złotych, przy czym w 2020 roku zwiększaliśmy limit kredytowy do wysokości 225 milionów złotych. Całość przyznanych środków została już uruchomiona. Zadłużenie z drugiej umowy w EBI również jest spłacane i saldo na koniec 2021 roku wyniesie ponad 208 milionów złotych. Proponowana zmiana uchwały stworzy możliwość przede wszystkim aneksowania drugiej umowy, zwiększenia wartości kredytu, a przede wszystkim wydłużenia uruchomionych środków do roku 2024 i również okresu spłaty kredytu do końca 2040 roku. Zwiększenie kwoty kredytu w ramach drugiego kontraktu z EBI daje możliwość zabezpieczenia nam części zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe w latach 2022 i 2024. Bez oczywiście długotrwałej procedury ubiegania się o nowy kredyt w EBI, czy też poszukiwania zwrotnych źródeł na rynku krajowym.
Ponadto kredyt ten pozwoli nam zabezpieczyć płynność finansową planowanych realizacji naszych projektów inwestycyjnych w latach ujętych w letniej prognozie finansowej 2022-2024. W okresie tym kończone będą duże przedsięwzięcia inwestycyjne, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dotyczy to m.in. Opole Wschodnie, Opole Główne. Nastąpi zakup elektrycznych autobusów. W fazie realizacji będą projekty związane z wymianą źródeł ciepła, jak również rozpoczną się inwestycje ze wsparciem z funduszy krajowych. Tutaj mamy na myśli budowę domu pomocy społecznej czy też przedszkola. Planowany jest również szereg inwestycji, takich jak rozbudowa ulicy Krapkowickiej, przebudowa Placu Dworcowego, budowa tężni miejskiej oraz innych inwestycji, które są możliwe do sfinansowania właśnie środkami z ZEMI. Wydłużenie okresu wykorzystania środków i zwiększenie kwoty kredytu nie zmieni nam istotnych warunków umowy. Kredyt udzielany jest bez zabezpieczenia, jednak miasto zobowiązane jest do utrzymania dobrej kondycji finansowej, tak aby można było wypełnić zobowiązania wynikające z obsługi zadłużenia. Podjęcie niniejszej uchwały będzie pierwszym krokiem w zakresie aneksowania obecnej umowy ZEBI w celu zwiększenia kwoty dostępnych środków z kredytu, jak również wystąpieniem do Regionalnej Izby Obrachunkowej z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty zwiększonego limitu kredytowego. W świetle przedstawionych tu Państwu faktów, podjęcie niniejszej uchwały i zawarcie aneksu do umowy z EBI na warunkach, które przedstawiłam, są jak najbardziej optymalne i efektywne ze względu na pozyskanie tego źródła finansowania. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie do obu uchwał. Projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na druku 1099 nie był opiniowany przez Komisję Stałe, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem. Pytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Patko. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy mnie słychać? Tak, super, słychać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja mam pytanie tego rodzaju. Rozumiem, że w ramach tych umów, które mamy podpisanym z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jeżeli chodzi o pierwszą umowę do spłaty, mamy jeszcze 68 milionów. Jeżeli chodzi o drugą umowę, ponad 208 milionów. I teraz to będzie trzecia umowa na kwotę 120 milionów. Jeżeli dobrze zrozumiałem, jeżeli nie, to proszę mnie poprawić. Chciałem zapytać, jakie jest łączne zadłużenie miasta wynikające generalnie z pożyczek, które miasto zaciągnęło, bo rozumiem, że nie jest to tylko Europejski Bank Inwestycyjny. I chciałem też zapytać, ile jeszcze środków pozostało z tych 100 milionów, które były pozyskane w ramach sprzedaży akcji WIG i jeżeli pozostały te środki, to na jakie zadania będą przeznaczone? Jeżeli mogę odpowiedzieć, jak najbardziej. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie wielkości kredytów, to zostało to dobrze określone. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie są zobowiązania miasta jeszcze w roku 2021, do końca roku 2021, to kredyty i pożyczki stanowią 410 milionów złotych. W tym są również kredyty na prefinansowanie, to jest 22 miliony złotych. I obligacje 62 miliony 800 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o kwestie pozostałości, czy pozostały nam jakiekolwiek środki z zaciągniętych kredytów, to pozostały nam środki w wysokości 8 milionów złotych, dotyczy to Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ze względu na fakt, iż tam transze, które uruchamiamy, nie mogą być niższe niż 20 milionów złotych. Natomiast jeszcze jedno pytanie wybrzmiało dotyczące środków z WIG-u. Tutaj uruchamialiśmy pod koniec roku objęcie udziału do zakładu komunalnego, jeżeli chodzi o środki z WIG-u. Z tych środków przekazaliśmy 13 milionów złotych. Pozostała kwestia objęcia udziałów pochodziła z kredytów i pożyczek. Bardzo dziękuję. Czy pan radny chciałby jeszcze dopytać? Jeżeli mogę,
Rozumiem, że te 13 milionów to była ta ostatnia kwota wynikająca z tych 100 milionów i to są środki, które już się wyczerpały, jeżeli chodzi o sprzedaż tych akcji WIG-u. Cześć chłopcy. Pozostały nam jeszcze środki w wysokości 15 milionów złotych, które przekażemy też do zakładu komunalnego w roku następnym. Bardzo dziękuję. Czy pan ma jeszcze wolę, aby dopytać? Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie, bardzo proszę, pan radny Przemysław Pospieszyński. Dziękuję. Chciałbym zapytać o tryb procedowania. Dlaczego ten tak naprawdę ważny projekt, bo zaciągnięcie zobowiązań miasta na grubo ponad 100 milionów złotych jest wrzucany tuż przed sesją, a nie pojawił się wcześniej na przykład na sesji budżetowej, kiedy był uchwalany budżet, albo chociaż tak przed sesją, żeby mógł być omawiany również na komisjach? To ja odpowiem, ponieważ biorę za to odpowiedzialność ze względu na fakt, iż przeważnie przy przedstawianiu Państwu budżetu czy wieloletniej prognozy finansowej na lata kolejne przedstawiamy również te uchwały, które dotyczą między innymi pokrycia deficytu i związane są z zaciągnięciem długu. Niemniej jednak ze względu na fakt, iż jak Państwo popatrzycie w projekt budżetu, który Państwu przedstawialiśmy, pierwotnie zakładaliśmy deficyt, że pokryjemy go ze środków krajowych, czyli długu krajowego. Niemniej jednak po 15 listopada rozpoczęliśmy również negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o umożliwienie nam zwiększenia umowy i kontraktu, który mamy podpisane w formie aneksu zwiększenia kwoty. Te rozmowy dość długo trwały i nie mieliśmy tutaj pewności zapewnienia, że taka możliwość nastąpi. Mieliśmy przygotowane te uchwały właśnie w formie możliwości dywersyfikacji długu poprzez zwiększenie tego długu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i na rynku krajowym. Ostatecznie te rozmowy zamknęły się nam wczoraj i dlatego przedłożyliśmy dzisiaj Państwu te uchwały. Ja chciałam być pewna, że uda nam się wynegocjować zwiększenie aneksu i takie zielone światło EBI nam stworzył, w związku z tym te uchwały w dniu dzisiejszym do Państwa trafiły. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Batko. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja bardzo krótko, nawiązując do tego, o czym powiedział pan radny Przemysław Pospieszyński. Rzeczywiście no, to są tak istotne kwestie, o których tutaj mówimy, że moim zdaniem skandaliczne jest to, że my właściwie z chwili na chwilę musimy jako radni podejmować tego rodzaju decyzje. Ja oczywiście cieszę się, że pani skarbnik mówi o tym, że bierze odpowiedzialność za to. Natomiast, szanowni państwo, nie powinno to absolutnie tak wyglądać. I nie mówię tylko o to, czy o tym, że... Bo to nie jest niestety pierwszy raz, kiedy o tak istotnych kwestiach jako radni dowiadujemy się w ostatniej chwili i jesteśmy właściwie stawiani pod ścianą, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji. No, moim zdaniem procedowanie tej uchwały czy tych uchwał w takim trybie jest po prostu skandaliczne. Dziękuję. Czy są jeszcze głosy w dyskusji inne? Ja rozumiem tutaj pewną sugestię, która została wypowiedziana, może to w ten sposób ujmę. Natomiast tak jak powiedziałam, biorąc odpowiedzialność za zadłużanie miasta i uzyskanie najlepszej oferty, takiej, która będzie lukratywna dla miasta co do spłat i przyszłościowych spłat miasta i obciążenie miasta, jeżeli chodzi o finansowanie naszych zadań inwestycyjnych, nie było możliwości innej przedstawienia Państwu szybciej uchwał, ze względu na fakt, iż wczorajsza decyzja była tą decyzją ostateczną. Gdybyśmy jej nie otrzymali, na pewno by nastąpiła zmiana tych uchwał i szukanie innych rozwiązań, przedstawiania Państwu możliwości finansowania deficytu. Tak jak Państwo wiecie, z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to jest długi proces zawarcia w ogóle umowy. My na proces przygotowania się do drugiej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym poświęciliśmy 1,5 roku czasu, więc uzyskanie zielonego światła, możliwości aneksowania umowy, gdzie zarząd banku tylko podejmuje tę decyzję,
To jest naprawdę duży sukces dla miasta, możliwości pozyskania tak dobrego kredytu, który nie możemy pozyskać z innego źródła. W związku z tym, że to jest jeden z najtańszych kredytów, jakie pozyskamy. Więc ja bym patrzyła pod kątem tutaj właśnie tej elastyczności miasta i możliwości miasta. Ja rozumiem tą pewną sugestię, która tutaj zaistniała i biorę za to odpowiedzialność. Natomiast no, kwestią jest tutaj zarządzanie finansami i bym tutaj stawiała priorytetowo jako ważną, odpowiedzialną rzecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Marek Kawa. Dziękuję panie przewodniczący. Czy mnie słychać? Tylko sprawdzę. Tak, słychać. Dziękuję. Szanowni państwo, panie prezydencie, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Nie zdążyłem w pytaniach, więc proszę potraktować to moje takie jako otwarte, że tak powiem, otwarty głos. Być może ktoś z zarządu się ustosunkuje. W tej dzisiejszej sytuacji finansowej niepewnej na świecie, czy państwo jednak nie rozważali, aby wrócić do zadłużania miasta, tak, czy powiedzmy tej formy zobowiązań poprzez obligacje, które myśmy emitowali, obligacje samorządowe, więc tak stawiam twardą pytanie, ile państwo się zechcecie ustosunkować, dlaczego jakby po tą formę nie sprawdzono, mówię chyba bardziej bezpieczną niż co do sytuacji właśnie finansowej na świecie, no, ewaluacji pieniądza, tak. Mimo EBI, tak, mimo tego najbezpieczniejszego wydaje się banku, to czy jednak nie, przynajmniej w połowie państwo nie chcieli się zadłużyć poprzez obligacje. Dziękuję. Dziękuję za ten głos w dyskusji pytający. Czy pani skarbnik zechce się wyjść? Oczywiście odpowiem na to pytanie. Jak popatrzymy w nasz portfel kredytowy, dłużne, to zauważymy, że jest pełna dywersyfikacja tego portfela. Pamiętajmy, że forma obligacji jest też inna. Tutaj mamy odsetki balonowe spłacane w okresie rocznym. To jest zupełnie inny sposób obsługi zadłużenia. Natomiast szukamy takiego źródła finansowania, który staje się najtańszym źródłem finansowym, tak by obciążać miasto w przyszłości jak najmniejszym obciążeniem w zakresie płatności odsetek. Mam świadomość tego, że ten dług jest tylko wypełnieniem finansowania naszych zadań inwestycyjnych, ponieważ ten dług nie jest priorytetowym instrumentem, który finansuje nasze inwestycje. My go tylko podkładamy do inwestycji bądź dokładamy. Tak jak państwo zauważyliście, kiedy omawiałam budżet, tą jedną złotówkę do tych 4 złotówek to pochodzi właśnie z długu po to, żeby sfinansować te inwestycje i my go uruchamiamy tylko wtedy, kiedy on nam jest potrzebny, ponieważ wykorzystujemy źródła, które wpływają do budżetu i one stanowią pierwotność pokrycia inwestycji. Ja może tutaj rozwinęłam się za bardzo, ale nasz portfel przede wszystkim jest złożony z różnych opcji obligacji, kredytów i kredytów na prefinansowanie. To jest kredyt bardzo krótki, który szybko następuje jego zrolowanie w momencie uzyskania środków z Unii Europejskiej. Natomiast patrzymy przede wszystkim na koszt pieniądza, który musi nam się rozłożyć w czasie i być jak najtańszy. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny głos w dyskusji pani radna Jolanta Kawecka. Proszę. Szanowni państwo, to jest głos w dyskusji, a więc nie oczekuję na odpowiedź. Natomiast chciałam podziękować pani skarbnik za cały rok pracy i te słowa, które padły, bo rozumiem, że możemy pytać, wnioskować, nie znać pewnych zagadnień ekonomicznych, ale te słowa takie jak skandal to po prostu nie powinny paść i uważam, że używanie ich w takiej sytuacji, kiedy pani przedstawia, pani skarbnik, to wszystko, co mówi i tyle nagród, ile zebrała, jest po prostu no, nie na miejscu, nieadekwatne. Dziękuję. Dziękuję pani radnej Kaweckiej za kolejny głos w dyskusji. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji. Myślę, że skandal to też troszkę określenie na wyrost. Patrząc zresztą na standardy partii, do której należy pan przewodniczący Batko, no to TVN praktycznie w pół dnia chcieli zlikwidować. Dobrze, że tutaj pan prezydent jeszcze stanął na wysokości zadania. Wobec tego, szanowni państwo, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania projektu uchwały na druku numer 1099. Panie przewodniczący, pomija pan głos w dyskusji. Pan Sławomir Batko, radny Sławomir Batko chciał zabrać głos, a odniósł się pan personalnie do niego. Bardzo proszę, do głosu pana.
Myślę, że pan radny Sławomir Batko potrafi zabrać głos w dyskusji. Przepraszam, nie miałem dopiero teraz po zamknięciu chyba dyskusji widzę, że faktycznie jest to zgłoszenie. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Batko może zabrać głos w dyskusji, nie ma problemu. Myślę, że nie potrzebuje adwokata, jest dorosłym człowiekiem, proszę uprzejmie. Jeżeli chce oczywiście, jeżeli to jest faktycznie zgłoszenie do dyskusji. Nie słyszę, wobec tego traktuję, że jednak nie chce wziąć udziału w dyskusji. Wobec tego przystępujemy do głosowania uchwały na druku numer 1099. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej większością głosów 15 radnych za, przy 4 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. I przystępujemy do głosowania uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na druku numer 1100. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym większością głosów 15 radnych za, przy 4 głosach przeciwnych, 6 głosach wstrzymujących się. Roczne plany pracy Komisji Stałych Rady Miasta Opola na 2022 rok na druku 1079, tryb uproszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Autorem informacji jest przewodniczący Rady. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła roczne plany pracy Komisji Stałych Rady Miasta na 2020 rok jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulica Budowlanych 1 w Opolu na druk numer 1080. W imieniu pana prezydenta wprowadzenia dokona pan dr Krzysztof Śliwa. Bardzo proszę, Biuro Urbanistyczne. Dzień dobry, Krzysztof Śliwa, Biuro Urbanistyczne. O. Dzień dobry. Słychać pana doskonale, prosimy o prowadzenie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam pod uchwałę projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulica Budowlanych 1 w Opolu, który obejmuje obszar o powierzchni około 10 hektarów. Jego granice stanowią od północy i wschodu fragment obszaru Kamionka Odra 1, od zachodu krawędź ulicy Budowlanych oraz sama Odra i od południa ulica Nysy Łużyckiej. Analizowany obszar znajduje się niemal w centrum Opola. Znajduje się tutaj zabudowa o charakterze mieszkaniowym, wielorodzinnym oraz usługowa. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulica Budowlanych 1 dotyczy terenu, na którym już obowiązuje uchwała Rady Miasta Opola z 29 listopada 2012. To jest plan miejscowy w rejonie ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej. Główna zmiana co do obowiązującego planu to wyodrębnienie terenu oznaczonego na rysunku planu jako teren 1MW łamane przez U, czyli teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej. Wcześniej był to teren tylko i wyłącznie usługowy. Teren w liniach rozgraniczających w całości jest własnością gminy Opole. Na obszarze opracowań istnieje zabudowa, która użytkowana jest jako budynki administracyjne, biurowe oraz garażowe. Głównym celem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej jest uwzględnienie potrzeb miasta związanych z zapewnieniem większej oferty mieszkaniowej, a w tym przypadku związanych z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej przez Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W przypadku niniejszego projektu dla terenu 1MW łamane przez U została opracowana szczegółowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego samego tego terenu i wizualizacja tego budynku. Na jej podstawie opracowano zapisy projektu tego planu miejscowego. Wszystkie wskaźniki i współczynniki na tym terenie były ustalone pod tą szczegółową koncepcję.
rozwiązania przyjęte w projekcie tego planu miejscowego nie naruszają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola. Miejscowy plan wypełnia zakazy, nakazy oraz uwzględnia postulaty zawarte w studium. Do planu została zgłoszona jedna uwaga przez ECO, została ona w całości uwzględniona. To wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Marek Kawa. Panie przewodniczący, przepraszam, ale to jest z tamtego punktu jeszcze. Okej. Dobra, dziękuję za informację. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę w takim razie zgłoszeń do pytań. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku numer 1080. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za głosy. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w pewnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulica Budowlanych 1 w Opolu większością głosów 24 radnych za, przy braku głosów przeciw, w jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie miasta Opola na druku numer 1084, który był wpuszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Wnioskodawcą projektu uchwały jest prezydent miasta Opola. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Społeczną i Zdrowia, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządza załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych za. Bardzo dziękuję za te głosy. Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Opolu na lata 2022-2024 w Opolu na druku numer 1085, tryb bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Wnioskodawcą projektu uchwały jest prezydent miasta. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Społeczną i Zdrowia, które wnioskują o podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Nie widzę pytań. Zamykam pytania. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1085. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w tym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Opolu na lata 2022-2024 w Opolu jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów, przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów na druku numer 1086. Tryb uproszczony bez prowadzenia pytań i dyskusji. Wnioskodawcą projektu jest prezydent miasta. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządza załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku numer 1086. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest miasto Opole, udostępnionych dla operatorów, przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów jednogłośnie głosami 25 radnych za. Informacja na temat polityki miasta Opola w zakresie systemu gospodarowania odpadami w latach 2020-2021 na druku numer 1087. Informacja na druku 1087 została przedłożona przez prezydenta miasta Opola. Proszę pana prezydenta o wprowadzenie do omawiania. Dzień dobry, panie przewodniczący. Poproszę o przedstawienie tego materiału panią naczelnik z Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, panią Iwonę Kowalczuk.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie pana prezydenta Przemysława Zycha również i bardzo prosimy panią naczelnik Iwonę Kowalczuk o wprowadzenie do omawiania tego materiału. Dzień dobry państwu. Chciałam przedstawić politykę miasta Opola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2020-2021 na podstawie prezentacji. Proszę o chwileczkę, mam nadzieję, że się uda. Będzie to widoczne. Tak, już prezentacja jest widoczna. To jeszcze za chwileczkę przejdę do pokazu slajdów, żeby to było bardziej czytelne. Prosimy. Jeżeli postaram się zrobić to w skrócie, natomiast temat jest bardzo obszerny, stąd też proszę o wyrozumiałość. Chciałam ująć w tym materiale wszystkie dla nas, z naszego punktu widzenia, ważne aspekty, żebyście państwo mogli sobie temat sami zinterpretować. Jeżeli chodzi o całą politykę miasta, chciałam rozpocząć od systemu prawnego, czyli to, co w latach 2020-2021 się zmieniło. Rok 2020 było kilka ważnych zmian w systemie. Został wprowadzony obowiązek segregacji papieru oraz pierwszy raz po 5 latach zmieniliśmy stawki z 13 zł na 19 zł. Oraz wprowadziliśmy zniżkę dla osób kompostujących odpady w wysokości 50 zł od osoby. Rok 2021, kolejne zmiany od stycznia, tym razem obowiązkowa segregacja w Opolu weszła w życie oraz zmieniliśmy po raz drugi stawki z 19 na 28 zł, ale także wprowadziliśmy zniżkę dochodową dla osób według kryterium dochodowego. W tym 2021 roku, czyli w roku bieżącym jeszcze, weszło ważne rozporządzenie dotyczące kolorystyki pojemników, które zniosło obowiązek kolorystyki pojemników w pełnym kolorze w miastach, co ma wpływ na nasz system zbiórki odpadów. No i w lipcu tego roku pojawiła się kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządków w gminach. Kolejny jakby taki punkt, jeżeli chodzi o politykę, to jest system gospodarki odpadami w liczbach. Przygotowaliśmy tutaj dla państwa system wykresów. I jeżeli chodzi o ten wykres, to przedstawia on ilość odpadów komunalnych, ale w szerszym ujęciu od 2016 roku, żeby pokazać pewne tendencje. I jak widać, jeżeli chodzi o PSZOK-i, mieszkańcy akceptują PSZOK-i, coraz więcej osób korzysta. Widać to po ilości odpadów, które trafiają do PSZOK-ów, które znacznie wzrosły w odniesieniu pomiędzy latami 2019, tak naprawdę i 20, bo to są pełne lata, do których mogę się odnosić w tej polityce. I tutaj kolejny wykres jest dla nas bardzo ważny, ponieważ dotyczy ilości odebranych odpadów w sposób bezpośredni, czyli w ramach umów, które mamy na odbiór odpadów zawarte jako gmina. I widać tutaj tendencję malejącą, jeżeli chodzi o ilość odebranych odpadów w systemie. Tak samo, jeżeli popatrzymy na całość, na wszystkie odpady, czyli odebrane w systemie i poza systemem, widać tendencję malejącą, nieznacznie, ale malejącą. Jeżeli chodzi już o szczegółowy podział odebranych odpadów, to jest w ramach naszego systemu gminnego, bardzo ważne dla nas jest pierwszy wykres dotyczący odpadów komunalnych zmieszanych. Tak jak zawsze powtarzam, najmniej pożądane odpady w naszym systemie to są odpady z czarnego pojemnika. Widać tutaj, że ilość odpadów w 2020 roku zmalała w odniesieniu do roku 2019. Bardzo nas to cieszy i to jest bardzo pożądana tendencja zmian w naszym systemie. Jeżeli chodzi o odpady z żółtej klapy, segregowane zmniejszyły się, ale w związku z tym, że od stycznia 2020 roku jest obowiązek segregacji papieru, stąd też te odpady się sumują. Zmniejszyła się ilość odpadów szkła. Nie znamy przyczyny, prawdopodobnie może być to związane z większą kaucyjnością i oddawaniem butelek na wymianę w sklepach. No i oczywiście zwiększyła się ilość odpadów gabarytowych, tendencja już jest od kilku lat w tym kierunku i zwiększyła się ilość odpadów biodegradowalnych, które są odbierane w naszym systemie. Jeżeli chodzi o procentowy udział, to odpady komunalne zmieszane stanowią 60, prawie 61% całej masy odebranych odpadów, 39% to są odpady selektywnie zebrane. Pomimo tego, że odpady zmieszane nadal stanowią bardzo duży udział w całej masie odpadów, to jednak widoczna jest tendencja malejąca o 3% w odniesieniu do 2019 roku. Mniej tych odpadów zmieszanych jest w systemie w stosunku do odpadów selektywnie zebranych, więc to jest ten dobry kierunek. Na tym wykresie przedstawiliśmy, jak zachowywała się procentowa
ilość odpadów na przestrzeni lat w zakresie poszczególnych grup odpadów i tutaj najbardziej jest widoczna właśnie tendencja malejąca w zakresie odpadów komunalnych zmieszanych, które w 2017 roku stanowiły 67% ponad, prawie 68%, w 2020 roku już tylko 60% albo aż całej masy odebranych odpadów, więc widać tutaj tą tendencję malejącą. Kolejny temat, który chciałam tutaj w skrócie nadmienić właściwie, bo nie ma czasu na dłuższe pochylanie się nad tym tematem, to są poziomy recyklingu i odzysku osiągnięte przez gminę Opole. Mamy zakończony teraz pełny rok 2020, więc tylko do tego mogę się odnosić i tutaj 50% mieliśmy jako obowiązek do osiągnięcia poziomu odzysku, jako miasto osiągnęliśmy dokładnie 50%, więc jesteśmy na styku wymagań prawnych. W 2021 roku zmieniły się przepisy dotyczące sposobu obliczania tych poziomów i te poziomy mają wynieść 20%. Czy je osiągniemy, to będzie wiadomo w pierwszym kwartale przyszłego roku po podsumowaniu 2021 roku i złożenia sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli chodzi o ilość odpadów komunalnych przeliczeń na mieszkańca, pokazujemy ten slajd chyba przy wszystkich takich omówieniach systemu. W 2020 roku widać wzrost do 525 już kilogramów na mieszkańca, jeżeli chodzi o odebrane odpady komunalne. Natomiast ten przyrost już jest mniej dynamiczny w odniesieniu do roku 2019, a szczególnie w odniesieniu do 2018 roku. Mamy nadzieję, że trochę ta tendencja wyhamowuje. Natomiast widać za to wzrost średniej ilości odpadów na mieszkańca w województwie opolskim, która wynosi 379 kilogramów na mieszkańca w 2020 roku. Jeżeli chodzi o Opole, to mamy 136 kilogramów więcej na mieszkańca. Wynika to także z tego, że jesteśmy największym miastem w rejonie i w miastach ta tendencja ilości wytwarzania odpadów na mieszkańca jest zawsze znacznie wyższa od średniej. Kolejny ważny aspekt całej polityki miasta, jeżeli chodzi o odpady, to są deklaracje i opłaty za gospodarowanie odpadami. To jest bardzo ważna część naszego systemu. Chciałam tutaj przedstawić, jak wygląda nasz system w liczbach, a szczególnie jak wygląda liczba właściwie mieszkańców w systemie w odniesieniu do mieszkańców, którzy są zameldowani. I ten wykres schodkowy pokazuje, jak intensyfikujemy nasze działania związane z uszczelnianiem systemu, ponieważ różnica ta w 2017 roku wynosiła 12%, w roku 2020 6,89%. Właściwie to jest tylko, bo w większości miast jest to co najmniej liczba dwucyfrowa. Liczba w deklaracji w systemie systematycznie wzrasta. Widać to na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o rok 2020 i 2021, także widać wzrost liczby deklaracji ponad 500 na ten sam okres czasu. Liczba firm jest mniej więcej w systemie stała, tak samo liczba mieszkańców. Nie widać tu większych odchyleń na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o uszczelnianie systemu, bo to jest bardzo ważny aspekt naszej całej polityki miasta w zakresie gospodarowania odpadami, pozyskujemy różne informacje z różnych źródeł, żeby jak najwięcej móc budować sobie argumentów w postępowaniach i uszczelnianiu systemu. Pozyskujemy informacje z meldunków, zgonów urodzeń, ewidencji budynków, a także z ruchów zapotrzebowania na pojemniki. Pozyskujemy także informacje spoza urzędu, z urzędów skarbowych, straży miejskiej, z WIK-u, CEDIG-u czy ekopatrolu. Chciałam przedstawić także Państwu nasze efekty prac uszczelniania systemu w liczbach w szerszym okresie czasowym, czyli od 2014 roku, kiedy udało nam się do 2021 roku pozyskać ponad 14 tysięcy osób i wzrost opłat z tego tytułu wynosił 436 149,95 zł. Natomiast tylko na przestrzeni okresu, do którego dotyczy polityka, pozyskaliśmy 8527 osób, a wzrosty naliczeń w systemie były o 249 469,99 zł. Więc widać tutaj tą intensyfikację uszczelniania systemu, o której mówiłam wcześniej. Jeżeli chodzi o opłaty, to już nadmieniałam. Okres objęty polityką to były dwie zmiany stawek. W roku 2020 19 zł. Przy selektywnej zbiórce odpadów i wzrost do 28 zł w roku 2021. Pozwoliłam sobie tutaj przygotować taką tabelę porównującą stawki opłat w innych miastach. Pierwsza tabelka dotyczyła 2019 roku, kiedy prezentowałam Państwu materiał dotyczący wzrostu stawek do 19 zł. I
Wtedy miasto Opole było troszeczkę powyżej średniej. Na dzień dzisiejszy w tych samych miastach średnio wynosi 29 zł od osoby, w Opolu jest 28 zł. Najwyższa stawka opłat obowiązuje w Łodzi 34 zł za osobę. Jeżeli chodzi o deklaracje i opłaty, warto też wspomnieć łącznie o zniżkach, które funkcjonują w naszym systemie. Od 2016 roku funkcjonuje zniżka dla rolników wielodzietnych, od 2020 roku zniżka dla osób kompostujących bioodpady i od 2021 roku zniżka według kryterium dochodowego. Następny ważny aspekt polityki miasta w zakresie gospodarowania odpadami to są koszty systemu. Tutaj pozwoliłam sobie przypomnieć, na co może być opłata wydawana. Nowością tutaj są sprawy związane z działaniem, związanym z zapobieganiem powstawania odpadów, finansowanie punktów napraw. To jest nowość, wcześniej tego w systemie nie było. Dominujący wpływ na wszystkie opłaty, i to widać na kolejnym slajdzie, mają koszty umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, które stanowią ponad 84% wydatków w systemie. Jeżeli chodzi o koszty systemu, musimy powiedzieć o bilansie. I tutaj w latach poprzednich były nadwyżki, natomiast w dwóch ostatnich latach, które już są zamknięte, zbilansowane, musieliśmy dopłacać z systemu, natomiast bilans systemu na za okres 2015-2020 rok to jest ponad 4 miliony. Widać, że już właśnie z tych nadwyżek finansowaliśmy 2019 rok i 2020 oczywiście w brakującej części. Kolejna ważna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. To jest jedna chyba z najważniejszych tutaj rzeczy w systemie. W okresie objętym polityką były dwie zmiany. W 2020 roku do marca 2021 system odbioru odpadów dotyczył podziału miasta Opola na sektory i było odbierane odpady od mieszkańców z czterech sektorów. Od kwietnia bieżącego roku zmieniliśmy koncepcję odbioru odpadów i odbiór odpadów jest w dwóch zadaniach. Pierwsze zadanie to jest odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych i odpadów zmieszanych, za wyjątkiem odpadów biodegradowalnych. Natomiast zadanie drugie dotyczy właśnie odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu miasta Opola. Jest tylko miasto jako całość tutaj w tych zadaniach. No i świadczy usługę Remondis Opole oraz Elkom konsorcjum. Oczywiście to jest okres, o którym mówimy, dotyczący polityki, dotyczy pandemii COVID, ale ciągłość była zapewniona odbioru odpadów w tym okresie. Jeżeli chodzi o system, liczba pojemników w systemie rośnie. Punkty odbioru odpadów nieznacznie rosną, ale to są wahnięcia prawie niewidoczne w skali całego systemu. Rośnie ilość, masa odebranych i zagospodarowanych odpadów w naszym systemie. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie odpadów, które są odebrane w ramach umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, od kwietnia tego roku odbiór i zagospodarowanie odpadów leży po stronie firmy, która wygrała przetarg, więc miasto Opole nie ma wpływu na to, gdzie odpady po odebraniu do jakich instalacji trafiają. Jeżeli chodzi o system, to bardzo ważną sprawą są czoki. Mamy aktualnie dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście Opolu, oczywiście stacjonarne. Jest to punkt niezmiennie na ulicy Podmiejskiej, który był od początku systemu i od 4 października bieżącego roku jest uruchomiony nowy punkt selektywnej zbiórki odpadów przy ulicy Kępskiej w Opolu. W ramach przoków funkcjonują także mobilne przoki w 16 miejscach. Każdą sobotę są ustawione nasze mobilne kontenery w ramach M-przoków. Uruchomiliśmy 3 butelkomaty od września tego roku oraz rozbudowujemy nadal sieć miejskich punktów elektroodpadów, których jest ponad 25 na terenie miasta Opola w różnych punktach ustawionych. Tutaj mamy masę odebranych odpadów w przoku. Widać tendencję wzrostową. I liczba wjazdów, czyli coraz większa popularność i zainteresowanie ze strony mieszkańców dotyczących korzystaniem z przoku, z możliwości bezpłatnego oddania odpadów selektywnie zebranych. Jeżeli chodzi o strukturę odpadów odbieranych w przokach, to oczywiście największy udział mają odpady najcięższe, czyli budowlane i wielkogabarytowe oraz odpady zielone. No i ostatni aspekt, który chciałam poruszyć tej prezentacji i omawianiu polityki miasta w zakresie gospodarki odpadami, to jest edukacja w naszym systemie. Kolejna bardzo ważna rzecz. Teraz stawiamy na edukację cyrkularną, czyli tak jak mamy gospodarkę obiegu zamkniętym, tak samo chcemy edukować.
czyli edukować, wyciągać wnioski, wracać do mieszkańców z kolejnymi propozycjami edukacyjnymi. Teraz trwa edukacja o pole na okrągło, czyli wdrażanie i informowanie o gospodarce cyrkularnej na terenie miasta Opola i na czym to polega. Jeżeli chodzi o konkrety, to hasło już od tego roku brzmi mniej znaczy więcej. Tutaj wprowadzimy działania dotyczące wdrażania gospodarki obiegu zamkniętym na terenie miasta Opola w ramach edukacji konkretnych rozwiązań. Podpisujemy porozumienia edukacyjne, szczególnie z uczelniami wyższymi. Rozbudowujemy stronę aplikacje. Materiały dotyczące gospodarki obiegu zamkniętym poszerzamy ilość dostępnych półek czytelniczych. Ostatnio 36 uruchomiliśmy nowych półek Czytaj z Muchą Odpaduchą w szkołach. Pracowni Muchy Odpaduchy poruszamy w trakcie zajęć z dziećmi tematykę dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym. Na profilu reużytkowni podejmujemy różne i udostępniamy informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Wdrażamy działania w reużytkowni dotyczące zapobiegania powstawania odpadów. Prowadzimy cały czas prelekcje w szkołach w tym zakresie. Tutaj na jednym slajdzie chciałam pokazać cały nasz ogrom pracy dotyczącej edukacji, więc może powiem tylko w skrócie, co robimy, czyli mamy bezpośrednie działania dotyczące prelekcji, warsztatów, spotkań, festynów, konkursów, współpracujemy z pracownią Muchy Odpaduchy i prowadzimy bezpośrednie działania z mieszkańcami w reużytkowni. Działamy także w sposób pośredni poprzez produkcję filmów edukacyjnych, animacji, poprzez stronę, aplikacje, wydruk materiałów edukacyjnych, ulotek, poradników, prowadzimy kampanie edukacyjne, inwestujemy edukacyjnie, czyli właśnie w MPE, PWK, czy zakupujemy pojemniki do segregacji do szkół, no i prowadzimy kampanie w gablotach, w MZK, w gablotach MPE oczywiście, w gablotach MOSIR-ów, czy w MZK. No, bierzemy udział także w unijnych projektach w celu pozyskania środków na działania edukacyjne i tutaj w 2020 roku jeszcze prowadziliśmy projekt unijny Wspólnota Segregacja, w 2021 zaczynamy i realizujemy już właściwie projekt Ekonawyki Dobre Praktyki Gospodarka Obiegu Zamkniętym. Bierzemy udział w projekcie międzynarodowym Urban Successful Cities. W Green City Accord to jest kolejny projekt unijny dotyczący gospodarki obiegu zamkniętym i realizowaliśmy projekt Tropa Verde z aglomeracją polską. No i ostatnia rzecz, którą chciałam nadmienić w naszej edukacji. Bardzo ważne okazało się reużytkownia, nowe miejsce, które powstało w mieście Opolu przy ulicy Książąt Opolskich. 19 listopada było otwarcie, główna zasada przynieś, wymień, korzystaj, ale tak naprawdę to jest miejsce edukacji dorosłych, ustawiczne miejsce edukacji. Pozwoliłam sobie tutaj podsumować miesiąc działania reużytkowni. W tym okresie przyjęto 1,5 tony różnych przedmiotów do reużytkowni, wydano ich ponad 846 kg. I tak naprawdę przeedukowano 1171 osób, które odwiedziło reużytkownię. Myślę, że to miejsce wpisało się w klimat miasta Opola i pozostanie z nami na długo. No i oczywiście co przed nami? Kontynuacja działań w zakresie obiegu zamkniętego, skoncentrowanie działań edukacji na dorosłych mieszkańcach, co robimy, w tym także studentach, do których trudno nam do tej pory było dotrzeć. Podejmujemy różne działania, inicjatywy i chcemy to robić nadal dotyczące ograniczania wytwarzanych odpadów komunalnych. Chcemy także, aby pewne dokumenty powstały. Przed nami ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opracowujemy strategię wdrożenia gospodarki cyrkularnej w zakresie odpadów komunalnych w mieście Opolu. Chcemy wydać poradnik elektroniczny dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego dla mieszkańców. Cały czas chcemy trzymać rękę na pulsie dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producentów, która ma być wdrożona, a która będzie miała zasadniczy wpływ na cały nasz system i jego koszty. No i tak już jakby dla zasygnalizowania od 1 stycznia 2025 roku wejdą nowe obowiązki dotyczące selektywnej zbiórki, to dotyczy wymogów unijnych. Będziemy musieli zbierać selektywnie tekstylia, odpady niebezpieczne. To nie znaczy, że w sposób bezpośredni. No i będziemy zbierać 77% butelek z tworzyw sztucznych, które trafią na rynek. Oraz działania będziemy podejmować konkretne, dotyczące różnych inwestycji. Chcemy rozbudować sieć punktów wymiany, na przykład obszoki, rozbudować sieć punktów wymiany książek i miejskich punktów elektroodpadów,
oraz uszczelnia się nadal system gospodarowania odpadami, jeżeli chodzi o opłaty. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję pani naczelnik za to wprowadzenie. Szanowni państwo, informacja opiniowana była przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje o jej przyjęcie. Zarządzam załączenie tej opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie się do pytań. Bardzo proszę, pan radny Michał Nowak. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, panie naczelniku. Ja mam takie pytanie odnośnie recyklingu 50%. Co to oznacza? Czy my później sprzedajemy na przykład te przetworzone rzeczy, bo wiem na przykład, że teraz bardzo dużo firm skupuje papier, a było w pani prezentacji przedstawione, że to też jest bardzo duże źródło. Wiem, że opony na przykład, cementownia skupuje opony, czy też sprzedajemy opony do cementowni. Jak zagospodarowane są odpady biodegradowalne? To takie kilka pytań na początek. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę panią naczelnik o odpowiedź. Jeżeli chodzi o recykling odpadów, to jest tak jak mówiłam, że w ramach aktualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych firma, która odbiera odpady, ma narzucony obowiązek pozyskania tych odpadów i oddania ich do recyklingu i we właściwy sposób zagospodarowania, w taki sposób, aby ogólnie te wymogi dotyczące poziomów odzysku i recyklingu były osiągnięte. Więc my jako miasto nie mamy na to wpływu, gdzie te nasze odpady trafiają. Mamy wpływ na odpady, które są oddawane do PROK-ów i tym zarządza zakład komunalny. Także w umowie jest zapis, że mają być przekazywane w pierwszej kolejności do w celu zagospodarowania i recyklingu. A jeżeli chodzi o odpady biodegradowalne, to trafiają, tak jak mówiłam, na instalację, którą posiada firma odbierająca odpady, czyli Remomis. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny chce dopytać jeszcze? Czy dobrze rozumiem, czyli jeżeli na przykład Remondis albo Ecom zbierają papier, to oni nie odstawiają tego papieru do nas na nasze wysypisko, tylko sami sprzedają te surowce. A jeżeli chodzi o odpady biodegradowalne, chodzi mi bardziej o to, wiem, że na przykład są takie wysypiska w województwie śląskim, które przerabiają to później na ziemię, tak? Mieszają to z innymi jeszcze odpadami i przerabiają to w pewnym procesie na ziemię. Czy my w ogóle jakieś takie pomysły mamy, czy też tak robimy? Dobrze pan radny rozumie, jeżeli chodzi o nasz papier, który jest odbierany w ramach systemu, trafia on na instalację, ale nie naszą, nie na ulicę Podmiejską, tylko na instalację wybraną przez firmę, która odbiera odpady komunalne. Instalację, która zapewnia właściwy poziom recyklingu odpadów. My jako miasto nie mamy na to wpływu. Dla nas się liczy efekt końcowy, czyli że te odpady trafiają na instalację, która posiada wszystkie stosowne prawem pozwolenia i że mamy osiągnięty wymagany prawem poziom odzysku i recyklingu. Jeżeli chodzi o naszą kompostownię, która funkcjonuje na terenie zakładu komunalnego w mieście Opolu, to z odpadów zielonych, które tam trafiają, powstaje produkt, który jest traktowany jako ulepszacz gleby i ma na to stosowny certyfikat. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Tak się zastanawiam, ponieważ 84% stanowi koszt odbioru tych odpadów. Czy zakład komunalny, albo szerzej pan prezydent analizował może, jaki byłby koszt organizacji odbioru odpadów przez miasto Opole? Czy takie analizy były prowadzone? Jeżeli tak, to bym poprosił o podanie tych danych. Bardzo proszę, pani naczelnik, pan prezydent. Kto chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu radni. Mogę oczywiście odpowiedzieć w skrócie, jak trzeba. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, witamy i bardzo proszę. Tak, jeżeli chodzi o system gospodarki odpadów, to oczywiście jest to system, który działa w oparciu o działalność gospodarczą. Jest to system, który najkrócej mówiąc sprowadza się do tego, że odpady to nie jest źródło wielkiego majątku, a raczej kłopot i wcale nie jest łatwo sobie z tym kłopotem poradzić. Stąd samorządy często zatrudniają profesjonalne firmy, bądź same angażują się w to, żeby tymi odpadami gospodarować. Tak jak mówiłem, dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zagospodarowanie odpadów jest coraz droższe, coraz więcej też odpadów wytwarzamy,
W związku z tym rosną koszty utrzymania całego systemu, co przekłada się, o czym pani naczelnik mówiła, co przekłada się również na samopoczucie mieszkańców i odbiór tego, co należy z systemem robić. W skrócie rzecz ujmując, należałoby ludzi zachęcać do segregowania odpadów, nie kupowania na zapas, nie kupowania za dużej ilości, szczególnie w sklepach internetowych, bo to oznacza kolejne pojemniki, które pojawiają się w domach, a potem z którymi jest problem, co robić. Należałoby również zwrócić się do producentów odpadów, czyli tych wszystkich opakowań i innych, z jakimiś karami bądź zachętami do tego, żeby w inny sposób dystrybuowali swoje towary. Do tego potrzebne są, w skrócie mówiąc, rozwiązania legislacyjne, których w Polsce brakuje. Rozsądny system, który nie zmienia się co pewien czas i który jest stabilny, dlatego że byłby przewidywalny w zakresie nie tylko sposobu radzenia sobie z odpadami, ale również kreowania kosztów. I w związku z tym, że tego systemu nie ma, podjęcie się działalności odpadowej dzisiaj jest trochę jak wchodzenie na najwyższą górę świata bez tlenu. Mnóstwo ryzyk i zmieniająca się sytuacja może sprawić, że to, co wydaje się ziemią obiecaną, okaże się śmiertelną wyprawą. Stąd jeszcze raz chcę podkreślić, to nie jest tak, że po prostu będziemy odbierać osobno papier od mieszkańców i będziemy go potem sprzedawać i zarabiać na tym, dlatego że system gospodarki odpadami jest właśnie taki, że odbiór tego podatku, tego papieru kosztuje majątek, a jego odsprzedaż jest po takiej cenie, że często opłaca się wyprodukować nowy papier niż przerabiać go, niż go recyklingować. Czyli jednym słowem system jest postawiony trochę na głowie. Rozumiem, o co pytał pan radny, w którym kierunku idą jego myśli. Czy można racjonalizować ten system, sprawić, że będzie mniej kosztowne, zaczniemy na nim zarabiać? Na razie się to w Polsce w jakiś taki sensowny sposób wprost nie udaje. Udaje się częściowo, natomiast sam transport towarów to nie jest w mojej opinii pomysł na to, żeby na tym systemie oszczędzić. Po stronie miasta mielibyśmy koszty zakupu ciężarówek, mielibyśmy koszty zakupu, koszty zatrudnienia pracowników, których musielibyśmy zatrudniać na umowę na czas stały, po cały czas rosnących stawkach wynagrodzenia. Mielibyśmy niepewność co do kosztów związanych z cenami paliwa, energii i tak dalej, a również oczywiście musielibyśmy mieć miejsce, do którego te odpady będziemy odwozić. Miasto jest właścicielem tylko części instalacji, które zajmują się przetwarzaniem odpadów na terenie miasta. Stąd oczywiście my cały czas pracujemy nad zmianą sytuacji miejskiej. Jesteśmy już sporo posunięci w różnych analizach i działaniach, ale jest za wcześnie w tej chwili na podawanie Państwu ostatecznych decyzji, bo tych w tej chwili jeszcze nie ma. Na pewno będziemy z Państwem o tym rozmawiać i poinformujemy o planach. Państwo też będziecie je zatwierdzać, czy na komisji, czy na sesji. Na pewno będzie to sprawą otwartą, bo dotyczy to nas wszystkich. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, system się bardzo często zmienia, bardzo szybko. System prawny jest nieprzewidywalny, brakuje przepisów przenoszących odpowiedzialność na tych, którzy wytwarzają śmieci. Ta odpowiedzialność jest bardziej po stronie samorządów, które te śmieci mają odbierać. To prowadzi do tego, że produkujemy śmieci więcej niż trzeba. Nie są one racjonalnie potem dystrybuowane i zagospodarowywane, co prowadzi do wzrostu kosztów tego systemu. Więc niestety ten system wygląda tak jak wygląda. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan radny chce kontynuować jeszcze? Tak, oczywiście chciałbym kontynuować, ponieważ nie usłyszałem odpowiedzi na swoje pytanie, a za śmieci płacą mieszkańcy. Taka jest prawda. I oczywiście płacą za dużo. Mam pytanie, panie prezydencie, ponieważ mówi pan o tym, że są robione analizy, to właśnie o to pytam. Nie o przypuszczenia, czy też pomysły, czy też jakieś... Pytam o konkretne dane, tak? Czy państwo przeprowadziliście analizę? Ja rozumiem, że trzeba by było zakupić, rozumiem, że trzeba było zatrudnić ludzi, rozumiem, że trzeba by było uwzględnić koszt paliwa i właśnie o to pytam, czy taka analiza została przeprowadzona, a jeżeli tak, to chciałbym ją poznać.
Dziękuję bardzo. Proszę pan prezydent. Tak, no rzeczywiście tym mądrym odkryciem, że za śmieci płacą ludzie, moglibyśmy rzeczywiście uznać, znaleźć uzasadnienie dla wielu rzeczy. Dodam tylko, że ja również jestem mieszkańcem, również za te śmieci płacę i chciałbym płacić jak najmniej i również te osoby, które zajmują się systemem, również do tego zmierzają. Miasto na śmieciach nie zarabia, co państwo widzieliście w przedstawionej analizie. Pani naczelnik, która pokazywała, że pieniądze, które trafiają do miasta, są wykorzystywane na płacenie po prostu za składowanie i odtwarzanie tych i rekultywację tych odpadów. Stąd myślę, że to jest odpowiedź, która jest właściwa. Zależy nam na tym, żeby było jak najtaniej, ale to jest niezależne od nas. Niestety muszą się wziąć do roboty w rządzie, stworzyć warunki takie, które będą zachęcać do tego, żeby rzeczywiście produkować mniej odpadów, żeby zachęcać do przetwarzania tych odpadów. Być może rząd będzie chciał dopłacać do śmieci, pojawi się jakiś bon śmieciowy na przykład dla mieszkańca, to by było rozwiązanie takie, które nawiązywałoby do innych rządowych rozwiązań, różnych bonów, które są. My jesteśmy na takie rozwiązanie oczywiście otwarci. Oddam głos jeszcze panu prezydentowi Zychowi, który powie jeszcze więcej o tych analizach, które robicie. Bardzo proszę, pan prezydent Przemysław Zych. Proszę. Dzień dobry państwu. Tak w uzupełnieniu jeszcze tego, co powiedział pan prezydent, chciałem przekazać państwu informację, tak odwołując się do pewnych tematów, które były głosowane w poprzednich miesiącach. Takie analizy oczywiście wykonaliśmy. Wsłuchujemy się w głosy, które pozyskujemy z innych samorządów, a także korespondujemy z ministerstwem, aby uzyskać pełną wiedzę w zakresie tego, jakimi możemy dysponować narzędziami, aby przygotować tak system, żeby on jak najmniej obciążał kieszenie mieszkańców naszego miasta. Oczywiście nie boimy się również odważnych decyzji. Myślę sobie, że takim bardzo wyraźnym przykładem będzie to, że zmieniliśmy system odbioru i zagospodarowania odpadów w mieście Opolu. Pani naczelnik też wskazywała, że jeszcze nie tak dawno mieliśmy system oparty na sektorach, teraz mamy system oparty na frakcjach. To w moim odczuciu miało pozytywny wpływ na samą cenę końcową z tego tytułu, że teraz ta cena 28 zł, patrząc na skalę cen, które dzisiaj mamy w naszym kraju, wydaje mi się, że to jest cena dobra. Ona jest poniżej tej średniej, która była również przedstawiona przez panią naczelnik. Oczywiście w moim odczuciu nie należy strzelać kulą w płot ani ślepakami, więc każda jakby decyzja podyktowana jest pewną analizą, aby poznać swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, i takie analizy też są oczywiście prowadzone. I efektem chociażby tego, że uzyskaliśmy bardzo dobrą cenę za odbiór frakcji bio, jest również bardzo precyzyjne rozpoznanie swoich mocnych stron przez zakład komunalny, czego efektem było uzyskanie bardzo dobrej ceny odbioru i zagospodarowania akurat tej frakcji. Także odpowiadając tutaj na pytanie pana radnego, tak, takie analizy były robione i wewnątrz, i na zewnątrz. Wsłuchujemy się w głos ekspertów, współpracujemy z nimi, z ministerstwem, również z panem ministrem Jackiem Ozdobą. Także odpowiadając, wskazuję twierdząco, że tak właśnie jest. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Czy pan radny chce kontynuować? Tak, chciałbym kontynuować. Po pierwsze panu prezydentowi Giśniewskiemu chciałbym powiedzieć, żeby przestał pan już przerzucać wszystkie odpowiedzialności na wszystkich innych, na rządy, na ludzi, na wszystkich, tylko niech się pan weźmie do roboty. A to po pierwsze. Druga tak, sprawa do pana prezydenta Zycha, bo tu widzę, że jest bardziej merytoryczna rozmowa. Panie prezydencie, to może pan mi powie, jeżeli są te analizy robione, o których mówię, czyli jaki byłby koszt, jeżeli miasto by to organizowało, to proszę nam po prostu powiedzieć, jaki byłby koszt i czy w perspektywie na przykład 10, 15, 20 lat byłoby tu możliwość, że to nam się zwróci i później te opłaty będą tańsze. To jest proste pytanie. Jeżeli pan prezydent mówi, że takie rzeczy były robione, to bardzo byśmy prosili o przedstawienie tego. To jest informacja na temat polityki miasta w zakresie systemu gospodarowania odpadami. No to jeżeli były robione, to proszę nam je przedstawić. Dziękuję za to pytanie. Bardzo proszę pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski lub pan prezydent. Tak, panie przewodniczący, no, dziękuję panu Nowakowi za jego osobiste uwagi wobec mnie. Oczywiście to jest merytoryka jego, jeżeli tak w ten sposób nazywa to merytoryką. Natomiast my rzeczywiście rozmawiamy o problemie
trudnym, ważnym dla mieszkańców. I to, co Państwo mówicie, rzeczywiście jest elementem pewnej dyskusji o tym, co się dzieje. System gospodarowania odpadów, a szczególnie odbioru odpadów, to nie jest system, który byłby jakimś szczególnie skomplikowanym systemem. Koszty, jakie w tym systemie są, koszty paliwa, koszty płac, koszty energii, koszty wody, koszty zakupu samochodów, to są wszystko rzeczy, które w ostatnich miesiącach drastycznie podrożały. I oczywiście może pan powiedzieć, że to prezydent Wiśniewski sprawił, że benzyna jest droższa. Może pan powiedzieć, że to prezydent Wiśniewski sprawił, że ceny energii idą kilkadziesiąt procent, i że to pan prezydent Wiśniewski sprawił, że gaz w Polsce drożeje, i to pan prezydent Wiśniewski podniósł wynagrodzenia pracownikom. W ślad za tym, to jak najbardziej mogę być temu winny, jeżeli to panu ułatwi dyskusję. Natomiast te koszty są do poniesienia w takiej samej wysokości przez miasto czy firmę, która zarządza zewnętrznie tym systemem. Miasto ze swej natury ma dużo trudniejszą możliwość do realizacji takich zadań, choćby ze względu na mniejszą elastyczność w zakresie zatrudniania pracowników, w zakresie szukania oszczędności kosztów. Poza tym my stoimy przed oczywistym pytaniem, czy mamy budować przedszkola, szkoły, remontować chodniki, czy kupować ciężarówki do dowożenia śmieci. Więc to jest jedna z tych rzeczy, które bierzemy pod uwagę w analizie, i też proszę, żebyście Państwo radni też na to w ten sposób popatrzyli. Na pewno system gospodarowania odpadów w Opolu będzie wymagał rozwoju, i to nie wynika tylko z naszych chęci, ale po prostu ze zmieniających się przepisów. Sami Państwo widzieliście, jak podniosły koszt gospodarowania systemu piąty pojemnik, który pojawił się na odpady. Takich zmian pojawiających się są dziesiątki cały czas. Zresztą Państwo dzisiaj głosujecie nad kolejnymi zmianami. Więc to jest odpowiedź, która jest w tym temacie, myślę, precyzyjna. Nie zadowolę wszystkich tą odpowiedzią, zdaję sobie z tego sprawę. Mogę być winny podwyżkom cen, które się w Polsce dzieją, i nieprzewidywalności systemu prawnego, ustaw, które się pisze w nocy, rano się przyjmuje i potem wdraża do realizacji w całym kraju, braku dyskusji z środowiskami, których te ustawy dotyczą, bo głos samorządów we wspólnej komisji w sprawie ustawy, zmianach w ustawie o gospodarowaniu odpadami został zlekceważony. Ale i oczywiście to może być wszystko jak najbardziej moja wina, wielka wina, i przyjmuję ją na siebie, natomiast nie zmieni to, że ja będę winny, nie zmieni to tego, że system gospodarowania odpadami w Polsce jest, jeszcze raz to powtórzę, nieprzewidywalny, zmienny, chaotyczny, oparty o odpowiedzialność przede wszystkim nie tych, którzy tworzą produkty, ale tych, którzy te produkty kupują, co w żaden sposób nie zachęca tych, którzy produkują, do szukania lepszych rozwiązań. W połączeniu z jeszcze wieloma innymi okolicznościami sprawia, że jest tak, jak jest, a cena w Opolu jest jedną z niższych, ale też wydaje się, że może się zmieniać w kontekście rosnących cen, no bo niestety każdy wykonawca, który będzie to realizował, będzie przerzucał te ceny na ostatnią osobę, tak jak pan radny słusznie zauważył, na mieszkańca, na mnie, na pana, bo to my za to płacimy finalnie. Bardzo dziękuję. Czy pan radny chce kontynuować? Tak, jeszcze krótko, ale widzę, że i tak chyba nie uzyskam odpowiedzi. Szanowni Państwo, panie prezydencie, nie jest pan odpowiedzialny za cenę gazu. Za cenę gazu odpowiedzialny jest działanie między innymi Niemiec. Zadam pytanie dotyczące przedmiotu uchwały. Za chwileczkę zadam. Prezydent też odpowiada. W razie pytań, więc prosiłbym o pytania, bo jeszcze pozostali radni chcieliby dopytać o to sprawozdanie, a ewentualnie w fazie dyskusji można o gazie. Panie przewodniczący, no panu prezydentowi pan nie przerywał. Bardzo prosiłbym o zachowanie kultury dyskusji. Tak, ale pan prezydent odpowiadał na pytanie, tak? A pan ma zadać pytanie, więc to troszkę inna jakby jest strona. Zadam pytanie, ale żeby można było wyciągnąć mówię. Za chwilę będziemy toczyć, dobrze? Przedłuża pan tutaj moją wypowiedź, a niepotrzebnie, tak, bo. Ale pana wypowiedź powinna być pytanie. Jesteśmy w fazie pytań, więc proszę o to pytanie. Konkluzją będzie pytanie. Więc proszę uzbroić się w cierpliwość. Panie prezydencie, nie jest pan odpowiedzialny za podwyżki gazu, bo to jest polityka globalna. Za podwyżki energii odpowiedzialna jest Unia Europejska, bo 60% to jest podatek, w cenie energii to jest podatek narzucany przez Unię Europejską, i tu pana absolutnie nie obwiniam.
nie jest to pana wina. Natomiast dyskusja o systemie gospodarki odpadami to już jest pana odpowiedzialność. I dlatego tutaj proszę i o merytoryczną dyskusję. I proszę o przedstawienie tych analiz, które państwo podejmowaliście, bo ja rozumiem, że trzeba to wszystko policzyć i właśnie o taką analizę i takie dane bym poprosił. W związku z tym pytam, czy posiadacie państwo dane, które możecie nam przedstawić w tym zakresie? Bardzo proszę o odpowiedź, czy takie dane może pan prezydent przedstawić radnym? Szanowni państwo, odpowiadając tutaj na jeszcze pytanie pana radnego, to będzie taki trochę powrót do przeszłości z tego tytułu, że ja gdzieś kojarzę, że chyba dzieliliśmy się tą wiedzą, że taka analiza była wykonywana i wewnętrznie, i na zewnątrz. I oczywiście, jeżeli pan radny ma takie życzenie, przedstawimy tą analizę, żeby się z nią zapoznać. Analiza była skonstruowana na zasadzie takiej, żeby troszeczkę jakby sparafrazować całą tematykę tej analizy. Brzmiała ona na zasadzie, co mamy zrobić, żeby mieszkańcy miasta płacili jak najmniej. I między innymi jednym z takich punktów, który mogliśmy wówczas na tamtym etapie wprowadzić, była zmiana tego systemu, o którym państwu opowiedziałem przed momentem, czyli zmiana sektorów na frakcje. I to zostało zrealizowane. Myślę sobie, że tutaj nikt z nas Ameryki nie odkryje, żeby powiedzieć, że wpływ w ogóle na możliwość jakby regulacji cen na to ma wpływ bardzo wiele czynników zewnętrznych, o których też mówił pan prezydent i oczywiście zrobimy wszystko, przystępując do kolejnego przetargu, aby być na tyle dobrze i merytorycznie przygotowanym, aby zatroszczyć się, żeby ta cena była za odbiór i zagospodarowanie jak najmniejsza, bo to jest w interesie nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Wobec tego bardzo prosimy o przedstawienie radnym tych analiz, które państwo posiadacie i które można udostępnić. Czy są jeszcze pytania ze strony pana radnego? Nie, dziękuję. I widzi pan, panie przewodniczący, udało się na samym końcu. Dziękuję, gratuluję. Kolejne pytanie, pan radny Sławomir Batko, proszę. Ja również prosiłbym o przesłanie na skrzynkę mailową takiej analizy. Natomiast ja mam pytanie dotyczące samych kwestii przetargowych, jeżeli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów, bo rzeczywiście zmienił się ten sposób, teraz już nie ma tych segmentów, natomiast w mieście natomiast jest podział na frakcje. Chciałem zapytać, czy oprócz tego konsorcjum, które teraz wygrało ostatni przetarg, czy w ostatnich latach były inne podmioty zainteresowane przystąpieniem ewentualnie do przetargu, jeżeli chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów? Jeżeli tak, to jakie? I czy te podmioty przystępowały też do tych przetargów? Czy mamy tu do czynienia tylko z tym konsorcjum, czy z tymi występującymi osobno, jeżeli chodzi o kwestie przetargowe? Bardzo dziękuję. Poprosimy o odpowiedź, nie wiem, czy pani naczelnik, czy pan prezydent, czy były inne podmioty, które były zainteresowane i czy wystartowały również w postępowaniu przetargowym? Ja myślę sobie, że tutaj, szanowni państwo, tą taką najlepszą wiedzę będzie posiadała pani naczelnik Iwona Kowalczuk, ewentualnie pan naczelnik Marek Leszko. Prosiłbym o odpowiedź. Bardzo proszę, pani naczelnik Iwona Kowalczuk. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o podmioty, które startują do przetargów, nie ma jakiejś takiej dużej konkurencji na tym rynku. Na pewno startuje w przetargach tych dwóch ostatnich, o których mówimy, zakład komunalny startował i w przedostatnim, czyli w tym 2019, jak dobrze pamiętam, jeszcze była firma komunalna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko zapytać, czy to są podmioty, które startowały w przetargach, czy były zainteresowane startem w przetargach? To są podmioty, które złożyły ofertę, więc zakładamy, że są zainteresowane świadczeniem usługi. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Szanowni Państwo, ja chciałem zapytać Panią Naczelnik jeszcze o kwestię poziomu recyklingu. W tym bieżącym roku mijającym już mieliśmy określone 50% poziom recyklingu, który osiągnęliśmy. Natomiast jak zrozumiałem, od przyszłego roku jest to zmienione na 20%. Rozumiem, że to jest zmiana jakiejś metodyki obliczania tego poziomu. Na czym ona polega? Dlaczego tutaj jest jakby spadek tego poziomu do 20%? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o metodykę naliczania tych nowych poziomów odzysku i recyklingu, tak naprawdę jeszcze temat rozpoznajemy. To jest nowy temat, ponieważ pod koniec roku weszło rozporządzenie, które określa sposób obliczania, więc to wszystko przed nami. Na pewno inny będzie schemat obliczania tego poziomu, a dotyczy to faktu, że będzie brana cała masa odebranych odpadów z terenu miasta Opola do całej masy odpadów przekazanych do recyklingu, żeby obliczyć ten poziom. Teraz, znaczy za rok 2020 ten poziom był obliczany według zupełnie innych wzorów i schematów. Inne rodzaje odpadów były brane pod uwagę w przypadku obliczania tego poziomu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A chciałem jeszcze zapytać o kwestię rozważenia naliczania opłat mieszkańców sposobem czy tą metodą od wody, bo wiemy, że taka też obowiązuje. W wielu przypadkach okazało się, że wtedy sporo mieszkańców musiało płacić troszkę więcej za te opłaty za gospodarowanie odpadami, kiedy były właśnie zbieżne z zużyciem wody. Czy my także analizowaliśmy to, czy taka metoda u nas by się sprawdziła? Nie wiem, czy mogę zabrać głos, panie prezydencie. Bardzo proszę, pani naczelnik, ewentualnie tak, jak najbardziej, pan prezydent. Jeżeli chodzi o metodę od wody, to jest metoda, która w Polsce raz ma większą popularność, raz ma mniejszą. Z reguły zawsze się zastanawiamy nad tym i gdzieś rozpatrujemy tryb możliwości zmiany metody, jeżeli stajemy przed obliczem możliwości zmiany stawek opłat. Natomiast do tej pory metoda ta nie była satysfakcjonująca, miała dużo też prawnych niedociągnięć, było to widać po rozstrzygnięciach nadzorczych w innych miastach, gdzie była stosowana i to się wiązało później z milionowymi zwrotami pobranych opłat mieszkańcom, więc to jest metoda dosyć dyskusyjna, dlatego też biorąc pod uwagę pracę, którą już poczyniliśmy w naszym systemie, jeżeli chodzi o metodę od osoby i naprawdę mamy coraz większą jego szczelność. Przy ostatniej zmianie stawek pozostaliśmy nadal przy tej metodzie i wiele gmin, które miało metodę od wody, wraca teraz do metody dotyczącej naliczania od osoby. Także pojawiły się w ustawie górne progi dotyczące możliwości naliczenia tej opłaty, więc ona nie zawsze satysfakcjonuje samorządy przy wyliczeniach opłat. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Nie widzę dalszych pytań. Wobec tego zamykam pytania, otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę o zgłoszenia. Nie widzę głosów w dyskusji, wobec tego zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję przede wszystkim Pani Naczelnik za przygotowanie tego materiału i omówienie tej kwestii, również Panom Prezydentom za odpowiedzi i przystępujemy do głosowania nad przyjęciem informacji na temat polityki miasta w zakresie gospodarowania odpadami za lata 2022-2021 na druku 1087. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła informację na temat polityki miasta w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2020-2021. Większością głosów 21 radnych za, przy jednym głosie przeciwnym, 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie miasta na druku 1088, tryb bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją.
Wnioskodawcą projektu uchwały jest prezydent miasta. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Za pośrednictwem programu SSI otrzymali Państwo pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu do omawianego projektu uchwały. Zarządzam załączenie wszystkich opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych? Nie widzę pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku 1088. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z terminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi na druku nr 1089. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcy projektu uchwały o wprowadzenie. Rozumiem, że w imieniu pana prezydenta pani naczelnik Iwona Kowalczuk. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałam wprowadzić do zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. W skrócie podam nazwę tej uchwały. Tutaj są dwie właściwie takie małe zmiany dotyczące odbioru odpadów z domków letniskowych. Dotyczy to zmiany, która była w listopadzie procedowana, że teraz nie mówimy już o terenach rekreacyjnych i domkach na nich letniskowych, tylko mówimy o każdym domku z osobna, stąd też tutaj doprecyzowujemy zapisy uchwały, że odbiór odpadów następuje z domków letniskowych z pojemników 120 litrów i z częstotliwością jak dla budynków jednorodzinnych oraz doprecyzowujemy paragraf 15 uchwały, że odbiór, zwiększony odbiór odpadów w każdym dniu przed świętem wszystkich zmarłych i świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy będzie dotyczył tylko odpadów zmieszanych, czyli z pojemników czarnych. Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Infrastruktury, która wnioskuje podjęcie uchwały. Za pośrednictwem programu SSI otrzymali Państwo pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu do omawianego projektu uchwały. Zarządzam załączenie wszystkich opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druk nr 1089. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu zakresu oświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Opola i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowania odpadami komunalnymi. Większością głosów 22 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych miasta Opola na druku nr 1090. Tryb uproszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Wnioskodawcą projektu jest prezydent miasta. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową oraz Komisję Edukacji i Kultury, które wnioskują podjęcie uchwały. Za pośrednictwem programu SSI otrzymali Państwo pozytywną opinię Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Opolu oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału w Opolu do omawianego projektu uchwały. Zarządzam załączenie wszystkich opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku 1089. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych miasta Opola tych świadczeń jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwały na drukach numer 1096 oraz 1097 omawiane będą łącznie w trybie pełnym. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie. Dzień dobry Państwu. Bardzo prosimy pana naczelnika Grzegorza Śliwińskiego o wprowadzenie. Bardzo proszę, pan naczelnik Grzegorz Śliwiński, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Opola.
Dzień dobry Państwu, szanowny Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Bardzo proszę o przyjęcie projektów uchwały na drukach 1095, 1096, 1097 dotyczących wyrażenia opinii o lokalizacji na prowadzenie kasyna w Opolu przy ulicy Krakowskiej 57-59 w hotelu Mercure. Z wnioskiem zwróciły się trzy podmioty powiązane kapitałowo, które starają się o koncesję, która miałaby obowiązywać od końca przyszłego roku po ustaniu obecnej koncesji dla lokalizacji przy ulicy Krakowskiej 26. W myśl ustawy o grach hazardowych w miastach takich jak Opole do 250 tysięcy mieszkańców może funkcjonować tylko jedno kasyno. Taka działalność prowadzona może być tylko przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 miliony złotych. Koncesji na prowadzenie kasyna udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych. Podmiot gospodarczy musi taki wniosek złożyć minimum 6 miesięcy przed rozpoczęciem pracy kasyna, ale do wniosku potrzebna jest stosowna uchwała Rady Gminy, która zawiera jedynie opinię o lokalizacji samego miejsca. Podjęcie takiej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż zostały wprowadzone te uchwały do porządku obrad głosowaniem Rady. Pytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Michał Nowak. Nie, szanowny panie przewodniczący, to było pytanie jeszcze do śmieci, ale wtedy nie zdążył mi pan udzielić głosu, ale nie szkodzi. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję, nie widzę innych pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionymi projektami uchwał na druku numer 1095. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w tym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji kasyna na druku numer 1095. Większością głosów 18 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 7 głosach wstrzymujących się. Głosujemy uchwałę na druku numer 1096. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji kasyna gry na druku numer 1096. Większością głosów 18 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 7 radnych wstrzymało się od głosu. I przystępujemy do głosowania uchwały na druku numer 1097. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji kasyna gry na druku numer 1097. Większością głosów 17 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję za przygotowanie materiału, przedstawienie panu naczelnikowi. Dziękuję radnym za oddanie głosu. Przystępujemy do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na druku numer 1102. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie do omawiania. Dzień dobry panie przewodniczący, Wysoka Rado. Bardzo prosiłbym o wprowadzenie panią Agnieszkę Radlak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Witamy bardzo serdecznie pana prezydenta Macieja Wójca i poprosimy panią naczelnik Agnieszkę Radlak o wprowadzenie. Dzień dobry. Szanowni państwo, czy mnie słychać? Tak, słychać panią, proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Opole w przetargu otwartym prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, której wartość przekracza wartość 3 milionów. Nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni prawie 7 hektarów. Położona jest w rejonie ulicy Północnej. Objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego Północna 2. I w planie zagospodarowania jej symbol to jest 1US, czyli tereny sportu i rekreacji, jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Jest to teren, który jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i będzie on wystawiony do przetargu otwartego. Gmina Opole jest zainteresowana jego nabyciem ze względu właśnie na cel publiczny, jako obiekty towarzyszące dla powstającego stadionu.
ponieważ jak na wstępie powiedziałam, jego wartość przekracza 3 miliony, niezbędna jest Państwa zgoda na jego nabycie. Równocześnie niezbędne będzie również uchylenie uchwały, która wcześniej została podjęta, jeśli chodzi o ten teren, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie tego terenu. No, z uwagi na to, że takim trybem pójść nie możemy, zwracamy się do Państwa o wyrażenie zgody na nabycie w trybie przetargowym. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisję Stałą, gdyż został wprowadzony do porządku obrad sesji głosowaniem Rady. Pytania radnych, bardzo proszę. Ja mam pytanie dotyczące tego, dlaczego musimy uchylić uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa tego terenu, bo wiem, że właśnie przez wiele miesięcy była takie rozwiązanie było też brane pod uwagę, aby właśnie jednostka publiczna, państwowa, tak, przekazała gminie naszej właśnie te tereny na realizację naszych zamierzeń okołosportowych przy stadionie. Niestety minister rolnictwa i rozwoju wsi nie wyraził zgody na takie procedowanie sprawy. Jeżeli można uzupełnić, panie przewodniczący, faktycznie staraliśmy się od wielu lat o to, żeby ten grunt został nieodpłatnie przekazany miastu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Podjęliśmy też szereg działań, żeby to umożliwić, ułatwić. Został podjęty plan zagospodarowania przestrzennego, który określa takie przeznaczenie realizacji celu publicznego. Także przygotowaliśmy odpowiednie koncepcje zagospodarowania tego terenu. Natomiast pomimo tych naszych starań spotkaliśmy się z odmową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i w związku z tym jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nabywać to na zasadach komercyjnych. Natomiast jest to ważny też teren dla tej funkcji uzupełniającej dla powstającego stadionu i dla umożliwienia przede wszystkim treningu młodych osób, młodych sportowców, którzy będą zasilać szeregi tych naszych zespołów, między innymi piłkarskich. W związku z tym prosimy, tak jak na wstępie, o zgodę na zakup. Dziękuję za tą odpowiedź. No właśnie jestem trochę zdziwiony, ponieważ wiem, że nawet była konieczność wprowadzenia pewnych zapisów do wieloletniej prognozy finansowej, z tego co pamiętam, nie wiem, czy to było w mijającym roku, czy jeszcze rok wcześniej, związanych z wykonaną już też koncepcją zagospodarowania tego terenu na cele właśnie sportowe. Wydawało mi się, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to jest instytucja publiczna, państwowa, która właśnie wspiera też często samorządy. Być może się mylę, ale jakby pani naczelnik ewentualnie mogła mi tutaj dopowiedzieć, ale chyba dochodzi do nieodpłatnego przekazania przez właśnie KOWR gruntów na rzecz gmin, prawda? Bo to nie jest jakaś rzecz niespotykana. Oczywiście, że dochodzi, oczywiście, że są takie sytuacje, no natomiast tu konkretnie w tym przypadku niestety w całej procedurze otrzymaliśmy informację, że nie ma zgody ze strony ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Takie przypadki wcześniej, jeśli były, to dotyczyły dróg przede wszystkim. Dobrze, to dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Czy są jeszcze pytania ze strony Państwa radnych? Panie Przewodniczący, czy ja mogę mieć pytanie? Oczywiście. Pan Prezydent Arkadiusz Wiśniewski, proszę uprzejmie. Bo dla nas troszeczkę też są jakby te okoliczności takie zagadkowe, w tym sensie, że no, jest to teren publiczny, teren, który przeznaczony jest na takie zadanie, jakie zrealizowaliśmy choćby na Toyota Park czy Stegu Arena, czyli Okrąglaku i Cieplaku. Moglibyśmy zrobić taki fajny ośrodek sportu w tamtym miejscu. Nie mówię oczywiście o stadionie, który jest i takiego przekazania tych gruntów bezpłatnego nie ma. Ktoś chce na tym grubą kasę zarobić, tak się wydaje, ale pan radny Nowak jest pracownikiem KOWR-u, więc może on zna lepiej okoliczności. Pan radny Nowak powie, dlaczego miasto nie zasługuje, żeby tam taki ośrodek dla dzieci, dla młodzieży
zbudować te zaoszczędzone pieniądze na tym gruncie, moglibyśmy na przykład przekazać na rozwój systemu śmieci, jeżeli nie na przedszkola czy żłobki. Także jak pytanie swoje kieruję do pana radnego Nowaka, bo może on zna dlaczego miasto jest złe. Jeżeli jako pracownik Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pan radny Nowak może nam tutaj odpowiedzieć na to pytanie, będziemy myślę zobowiązani, szczególnie także nasi mieszkańcy, bo przecież nikt nie realizuje tych celów na rzecz pana prezydenta czy Wysokiej Rady, tylko wszystkich mieszkańców naszego miasta. I wiem, jakie były emocje, pozytywne oczywiście emocje w momencie, kiedy przyjmowaliśmy w WPF-ie założenia finansowe do tej inwestycji opartej na koncepcji. Wtedy oczywiście wszyscy też tą koncepcję widzieli, wszyscy się z nią utożsamiali. Nie pamiętam głosu przeciwnego ze strony państwa radnych dotyczących tej koncepcji, dlatego ja też oczekiwałbym takiej odpowiedzi, dlaczego akurat w przypadku gminy Opole Kowr nie chce nieodpłatnie przekazać tych terenów. Panie przewodniczący, po pierwsze to robicie popisówkę, jesteście śmieszni, szanowni państwo, ale... Mogę odpowiedzieć na pytanie, nie obrażając uczestników. Dobra, proszę mnie dyscyplinować, panie przewodniczący, zadał pan pytanie, to teraz proszę chwilę cierpliwości. Tak, nie odpowiada na pytanie, tylko pan obraża uczestników tej dyskusji, a to nie w tym rzecz. Robicie, proszę nie przeszkadzać. Ja, jak państwo robiliście sobie... Będę przeszkadzał, jeśli będzie pan kogokolwiek obrażał, bo to nie miejsce, żeby kogokolwiek obrażać. Robiliście sobie panowie igraszki i tylko popis po to, żeby wystawiać KOWR, dlatego że ja tam pracuję. Szanowni państwo, to nie KOWR wydał negatywną opinię, tylko minister. Więc bardzo proszę o zresztą tak jak pani naczelnik to powiedziała, ale państwo nie potraficie merytorycznie dyskutować, tylko próbujecie po prostu robić zabawę polityczną. Ja w takie coś nie będę wchodził. Minister wydał negatywną odpowiedź, pan prezydent to wie, albo udaje, że nie wie, bo przecież dostał tą odpowiedź. Nie spotkałem się nigdy, żeby prezydent zadawał radnemu takie pytanie na sesji. Jesteśmy w fazie pytań, każdy ma prawo zadać pytanie. Kilkakrotnie już uczestniczyłem w różnych posiedzeniach, nigdy z takim czymś się nie spotkałem. Naprawdę to jest poniżej godności i poziomu. Panie radny, bardzo prosta sprawa. Jeżeli któryś z radnych czy klub radny byłby inicjatorem uchwały, to dlaczego odmienny organ, czyli pan prezydent, miałby nie mieć możliwości zadania pytania? Zupełnie tego nie rozumiem. Rozumiem, że w sytuacji, kiedy uchwały dotyczą rzeczy tutaj wynikających bezpośrednio z funkcjonowania samorządu, to zazwyczaj radni pytają prezydenta, bo to on inicjuje te rzeczy, ale jeżeli wchodzi tutaj inny organ w temat projektu uchwały, tak jak w tej sytuacji, w którym to organie jeszcze jeden z radnych pracuje, no to tutaj nie widzę żadnego problemu, aby zadać pytanie, ale jest kolejne pytanie pana radnego Przemysława Pytlika. Proszę uprzejmie. Pan przerywał mi pan, panie przewodniczący, przerwał mi pan. Po raz kolejny nie potrafi pan pilnować porządku. Po prostu nie spełnia się pan funkcji przewodniczącego rady. Ale ja dostałem teraz głos. Proszę. Z panem radnym Przemysławem Pytlikiem, któremu udzieliłem głos. Niech pan pozwoli panu radnemu zadać pytanie. Dobrze, bo jestem w fazie pytań, cały czas przypominam. Dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Przemysław Pytlik chciałby zadać pytanie. Dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie mi głosu. Skoro panu radnemu Nowakowi przeszkadza pytanie pana prezydenta, to ja jako radny zapytam radnego, dodatkowo pracującego właśnie w instytucji, która jest właścicielem tych gruntów i każe płacić miastu w przetargu pieniądze. Co pan jako radny czy jako KOWR zrobiliście w temacie, żeby jednak miasto nie musiało wydawać tych pieniędzy? Czy do przyjaciela w ministerstwie, żeście stosowali jakieś pisma, czy opinie pozytywne dla miasta? Bo przecież te pieniądze, które będzie miasto musiało wydać w przetargu, można było przeznaczyć na cele inne niż tylko i wyłącznie na wykup działki, prawda? Tak jak pan prezydent wspomniał, można wybudować z tego tytułu przedszkole lub obniżyć koszty związane z eksploatacją wywozu śmieci lub jakichkolwiek innych, wyremontować jakieś drogi, chodniki, oświetlenia zrobić, a musimy wydawać pieniądze na wykup gruntu. Dlatego pytam, co pan osobiście zrobił w tym temacie, żeby przekonać ministra do innej decyzji niż tylko wyciągnięcie kasy z miasta, lub pana instytucja, w której pan pracuje? Bardzo dziękuję za to pytanie. Czy pan radny zechce odpowiedzieć, czy... Szanowni państwo, po raz ostatni odpowiem. No więcej na takie pytanie nie będę odpowiadał, bo to jest po prostu, tak nie przystoi radzie. Tak, KOWR wystąpił z wnioskiem do ministra, pan prezydent to wie. Zresztą takie informacje dostał pan prezydent. No natomiast minister nie udzielił zgody.
Dziękuję. Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, proszę. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Zgłosiłem się w kwestii pytań, ale rzeczywiście jak pan radny Nowak uważa, że to źle dla demokracji i dla samorządności i w ogóle dla naszej dyskusji, że prezydent pyta, to ja się ze swojego pytania wycofuję, zgłaszam się do dyskusji. W dyskusji już mogę zabrać głos. Pan radny Nowak mi tego głosu nie odbierze, nie zamknie mi ust, więc ja się do tej dyskusji zgłaszam. A nie dziwię się temu, że pan radny Nowak się zdenerwował, natomiast dziwię się, że wszystkich wkoło obraża. No ale jakby każdy świadczy o sobie, więc ja poproszę o głos w dyskusji. Dziękuję. Czy są jeszcze, szanowni państwo, pytania dotyczące tego tematu? Nie widzę pytań, zamykam pytania i otwieramy dyskusję. Bardzo proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Ja jestem, pozwolę sobie zabrać głos, bo nie widzę zgłoszeń i rozumiem, że pan prezydent jeszcze chyba nie zdążył zgłosić się, dlatego ja pozwolę zabrać sobie też głos, bo faktycznie tak jak tutaj mój poprzednik, pan radny Przemysław Pytlik zauważył, no te środki finansowe, z tego co pamiętam, właśnie wynikający kosztorys z koncepcji, która już została wrysowana na tych działkach, w zasadzie te środki finansowe, które w tej chwili wydamy, jeżeli przetarg pomyślnie się zakończy na zakup tej nieruchomości, moglibyśmy właśnie skutecznie zrealizować na to zaplecze stadionu piłkarskiego. Jak wiemy, jest to taka okolica, która też bezpośrednio w planie zagospodarowania przestrzennego wskazuje na rozwój funkcji sportowo-rekreacyjnej. Mówimy o takiej przestrzeni, która uzupełniłaby istniejące już tam boiska przy ulicy Wandy Rutkiewicz, boiska piłkarskie, na które zapotrzebowanie jest absolutnie totalne. One są w pełni obłożone od świtu do późnych godzin wieczornych. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią grają dzieci, dorośli w zasadzie do 22 codziennie, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym. Dlatego te ponad 3 miliony, bo nie wiem jaka będzie ostateczna wartość, podejrzewam, że to będzie kwota troszkę wyższa niż 3 miliony, ale te pieniążki można by skutecznie przeznaczyć na zrealizowanie już tej inwestycji, a nie wydawać dopiero na zakup gruntu. Przecież zarówno KOWR, czyli państwowa, tak jak powiedziałem, instytucja, jak i samorząd, w tym wypadku miasta Opola, realizuje zadania na cele publiczne, na cele naszych mieszkańców. Więc dlaczego z jednych środków nie można od razu mieszkańcom zapewnić tej infrastruktury tylko przez brak zgody ministra rolnictwa czy tutaj ze strony KOWR-u. Ja tego zupełnie nie rozumiem, tym bardziej, że wiem, że na etapie powstawania tej koncepcji mieliśmy do spełnienia jako miasto kilka warunków, aby KOWR zgodził się na to nieodpłatne przekazanie, między innymi wykonanie koncepcji, między innymi zabezpieczenie środków finansowych na realizację, po czym otrzymujemy zgodę negatywną. To jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Bardzo proszę, jeszcze pan prezydent zgłosił się do dyskusji. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Rzeczywiście to jest smutna sprawa, dlatego myślę, że trzeba o niej mówić. Oczywiście może się zdarzyć tak, że KOWR w ogóle tego przetargu nie ogłosi. Po tych głosach, które my tu w dyskusji mówimy, jestem tego świadom, bo po prostu nie. Też miejcie tego państwo świadomość, ale po prostu trzeba to nazywać rzeczy po imieniu w tym wypadku uważam, dlatego że idzie o dobro dzieci, mieszkańców. Wiecie państwo, że usługi sportu publiczne to nie są usługi komercyjne, ale to służy rodzinom do spędzania czasu wolnego i zdawałoby się, że w sytuacji, kiedy tyle się mówi o tym, że trzeba tym rodzinom pomagać, że trzeba dzieciom dawać szansę rozwoju w sporcie po to, żeby zadbać o profilaktykę, o zdrowie, o dziesiątki innych rzeczy, to wydawałoby się, że teren, który dzisiaj jest uprawą kukurydzy, bo bodajże taka tam od wielu lat jest prowadzona działalność, teren na zapleczu powstającego stadionu, Centrum Kongresowo-Wystawienniczego, które użyczyliśmy bez żadnych opłat na rzecz rządu, na potrzeby szpitala tymczasowego, dużej galerii handlowej, że taki teren po prostu będzie mógł być wykorzystany w ten sposób, a miasto nie będzie musiało za niego płacić, bo przecież jest to cel publiczny. On nie służy interesowi komercyjnemu, nie służy interesowi kogokolwiek. Ma to być po prostu frajda dla opolskich rodzin, nie tylko opolskich, to są tereny ogólnodostępne. Więc jeszcze raz powtórzę, wydawało nam się, że jest szansa na to, że dostaniemy ten teren za darmo.
Podjęliśmy, tak jak pan przewodniczący słusznie zauważył, dziesiątki działań do tego, żeby doprowadzić do złożenia tego wniosku, włącznie z różnymi deklaracjami, kosztami, które ponieśliśmy na opracowanie koncepcji, innych rzeczy. Cały czas byliśmy klepani po plecach. Tak, róbcie, dobrze robicie. Tak, składajcie, oczywiście. No a finisz jest taki, że staniemy do przetargu i być może w tym przetargu ten grunt kupi ktoś, kto przebije miasto, no bo my też, o czym państwo wiecie, bo sami nam taką możliwość stworzyliście, nie możemy licytować w nieskończoność. Mamy założony taki sznur, który państwo zaciągacie, który mówi, że nie możemy więcej od pewnej ceny, która jest w licytacji i ktoś po prostu przebije to o złotówkę i ten atrakcyjny grunt, atrakcyjny pod kątem usług publicznych, jeszcze raz to podkreślę, zgarni. I to jest ta smutna sentencja tego dzisiejszego spotkania, bo jest wiele przykładów, w których rzeczywiście miasto dostaje wsparcie w realizacji podobnych działań, również ze strony obecnego rządu, więc w tym względzie jest to zupełnie działanie w tej chwili bez sensu i niekonsekwentne. Stąd jeszcze raz apeluję do pana radnego Nowaka, może przez swoich przełożonych, pryncypałów przekażę ten głos idący z Opola, że może jeszcze warto się nad tą sprawą zastanowić i jednak przekazać ten grunt nieodpłatnie, bo będzie on służył po prostu mieszkańcom, również wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, bo my nie wprowadzamy nigdzie napisów zakaz wstępu sympatykom PiS. Przepraszam za tą złośliwość, ale po prostu mieszkańcy Opola również głosują na rządzącą partię, a im tego prawa z korzystania z fajnych rozwiązań po prostu się w ten sposób odmawia albo się to opóźnia, bo oczywiście tak jak pan prezydent mówił, tak jak pan przewodniczący mówił, pan radny również, te pieniądze moglibyśmy wykorzystać już na budowę tego ośrodka, nie wiem, choćby nie tylko z boiskami piłkarskimi, ale kortami tenisowymi, z jakimś pump trackiem kolejnym, pewnie jeszcze wiele, sporo innych atrakcji można by było w tamtym miejscu umieścić. A przypomnę, że obok jest, jeszcze ostatnie słowo, ośrodek, który miał służyć do przygotowania do Euro 2012 i wtedy inicjatywą opolskiego radnego, którego już między nami nie ma, ale to był taki opolski radny, Arkadiusz Szymański, te grunty trafiły do miasta za darmo. I miasto w tamtym miejscu zbudowało ten ośrodek. Z KOWR-u właśnie. Wtedy była agencja rolna, która poprzedni KOWR-u, która te grunty na rzecz miasta bezpłatnie przekazała. Panie radny Nowak, wierzę, że pan ma moc i załatwi pan tą transakcję dla miasta i w ten sposób opolskie rodziny się bardzo ucieszą i będą panu dziękować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kolejny głos w dyskusji. Bardzo proszę, pan radny Sławomir Batko. Ale oczy się słyszymy, bo słyszę niestety. Ja muszę przyznać, że ze zdumieniem przysłuchuję się nie tylko tej dyskusji, ale tym pytaniom, które tutaj... Można troszkę głośniej, bo ja słabo bardzo słyszę pana radnego. Które tutaj padły, bo szczerze mówiąc sądziłem, że takie granice nigdy nie zostaną przekroczone, bo tu próbuje się na sesji Rady Miasta uczynić lincz nad panem radnym Michałem Nowakiem, tylko dlatego, że jest pracownikiem KOWR-u i coś, jak słyszę, ma gdzieś załatwiać nieformalnie. Przyznam szczerze, że przypominam sobie sytuację sprzed kilku tygodni, kiedy pojawił się projekt uchwały dotyczący przekazania gruntów pod wybudowanie siedziby dla marszałka województwa, i pan prezydent wycofał ten projekt uchwały tylko dlatego, bo jak sam to uzasadnił, tylko dlatego, że radni klubu Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowali tak, jak on chciał. Tylko dlatego. I to pan prezydent powiedział wprost i zastanawiam się, czego pan prezydent dzisiaj oczekuje. Była jawna, jak rozumiem, korespondencja pomiędzy ministerstwem, pomiędzy miastem, pomiędzy KOWR-em,
zapadła decyzja w sposób, przedstawiona w sposób jawny i transparentny, natomiast pan prezydent oczekuje, że teraz w związku z tym, że radnym jest pracownik KOWR-u, będzie coś nieformalnie załatwiał. Muszę państwu przyznać, że z czymś takim się nie spotkałem. I proszę mi wybaczyć, panie przewodniczący, ale powinien pan w tej sytuacji reagować, bo rzeczywiście takiej sytuacji, w której prezydent w ten sposób zadaje pytania radnym na sesji Rady Miasta, to czegoś takiego nie było. Ja bym naprawdę, panie przewodniczący, oczekiwał, żeby pan chociaż na jakąś krótką chwilę poudawał, że jest pan przewodniczącym Rady Miasta, a nie kolejnym członkiem zarządu tego miasta, bo takie mam wrażenie. Niech pan nie pozwala na takie sytuacje, bo to jest, powiem szczerze, bardzo niebezpieczny precedens, kiedy radny miasta Opola ma się tłumaczyć przed prezydentem i przed radnymi, że czegoś nie załatwił nieformalnie. Kiedy przypominam, że pan prezydent Wiśniewski wycofał projekt uchwały przekazujący grunty marszałkowi tylko dlatego, że radni nie zagłosowali tak, jak on chciał, bo wyraźnie to powiedział na sesji i kilkukrotnie to podtrzymał. Dziękuję za kolejną reprymendę. Smuci mnie tylko to, że te reprymendy cały czas płyną do mnie z ośrodka rządzącego, a w sumie się tym za bardzo nie dziwię. Po pierwsze, tak jak wskazałem na początku, to nie jest Białoruś, to jest demokratyczny samorząd Opola, który ma standardy takie, dopóki będę pełnił tą zaszczytną funkcję przewodniczącego, że jeżeli ktoś chce zadać pytanie, to je po prostu zada. Nikomu nie będę odbierał głosu, a szczególnie panu prezydentowi, który jest wykonawcą przecież naszych uchwał i reprezentuje... Panie przewodniczący, czy ja mogę panu pytania zadawać jako pracownikowi MOSIR-u na przykład i innym radnym? Jeśli pan pozwoli, to chciałbym skończyć. Więc w momencie, kiedy dyskusja toczy się w oparciu o współpracę z inną instytucją, to tak samo pan prezydent może zadać pytanie. Nie widzę w tym nic zdrożnego, nic dziwnego. Tak jak wskazałem, nie zawsze pan prezydent musi być wnioskodawcą projektu uchwały. W momencie, kiedy nim nie będzie na przykład, to tak samo nie wykluczam, że będzie po prostu pytał o to, jak tą uchwałę później on przecież ma wykonać jako organ wykonawczy. Więc tutaj nie widzę żadnych proceduralnych naruszeń. Jeżeli państwo uważacie inaczej, no to bardzo mi przykro. Ja wyznaję taką zasadę, że po prostu w demokratycznych standardach każdy może zadać pytanie, każdy może na nie odpowiedzieć. Wydawało mi się, że wycofanie sprzed kilku tygodni projektu uchwały dotyczyło troski o budżet miasta, bo było tam wskazane jasno, że aby spiąć budżet miasta, no miasto nie może sobie pozwolić na kolejną darowiznę i tak dalej. Teraz, jak rozumiem, również jesteśmy w takim momencie, że w trosce o budżet miasta chcielibyśmy, aby agencja rządowa przekazała nam grunt nieodpłatnie, zamiast wydatkować na to parę milionów, które mogłyby być zrealizowane, tak jak już wielokrotnie tutaj powiedzieliśmy, na cel publiczny. Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w takim jakby trybie troski o to, o te finanse miasta, które poprzez wskazane już dzisiaj podwyżki cen energii, cen gazu, paliwa na stacjach, podatków i tak dalej, cały czas dla naszych mieszkańców rosną, więc dla mnie jest to bardzo pożądane, jeśli ktoś myśli o tym, aby budżet miasta, krótko mówiąc, się spinał. Widzę jeszcze zgłoszenie pana prezydenta, proszę bardzo, pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Tak, dziękuję serdecznie, bo trochę się roześmiałem, tak słuchając jednego z radnych, jak usłyszałem o gruncie, jak przypomniałem sobie, że marszałka województwa PiS wyrzucił z siedziby, że województwo opolskie przez prawie 20 lat i marszałkowie kolejni mieli siedzibę w miejscu, w którym ma urząd wojewódzki swoją siedzibę, więc pan marszałek nie miałby tych problemów, gdyby PiS go nie wyrzucił. No to jest klucz problemu. Także jeżeli radni mówią o tym, że są oburzeni, że ktoś komuś gruntu nie przekazuje, no to po prostu nie wyrzucajcie pana marszałka z siedziby. No dajcie spokój. No przecież wyrzuciliście marszałka z siedziby i stąd się pojawił problem. A teraz uśmiechacie się i patrzycie, jak ten problem ktoś będzie rozwiązywał. To jest tak jak z tymi podwyżkami. Doprowadziliście do gigantycznej inflacji podwyżki cen,
a teraz patrzycie i śmiejecie się, że ludzie się muszą martwić, jak sobie z tym problemem poradzić, jak zneutralizować drastyczne wzrosty cen, jak rozstrzygnąć kłopoty, które wywołujecie. Czy ja mogę o coś prosić radnego? Ja nie wiem, skąd to w ogóle oburzenie. To od czego państwo radni jesteście? Przecież od tego, żeby zabiegać o sprawy miasta. Wcale nie nieformalnie. Możecie robić to zupełnie formalnie. Pan radny Nowak może jako radny Nowak, pracownik KOWR-u, pojechać do pana ministra, prosić go o spotkanie do dyrektora departamentu i tak dalej. Czy musi to robić? No, oczywiście to zależy od jego aktywności jako radnego. Może powiedzieć, tak jak dzisiaj powiedział na sesji, że on ma to w... Nie powiem gdzie. Bo on tego nie musi, bo on jest radny. Ale akurat ja definicję pełnienia funkcji publicznej postrzegam zupełnie inaczej. Jeżdżę i zabiegam, rozmawiam, pytam. W tym wypadku podjęliśmy dziesiątki jeszcze raz działań do tego, żeby doprowadzić do złożenia formalnego wniosku, bo to nie było pismo, ale państwo byliście świadkiem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, bo nie był do końca precyzyjny. Wtedy pan radny Nowak miał mnóstwo uwag do tego. Przygotowania koncepcji, opracowania, która też musiała pokazywać. Jeszcze wielu innych działań, które urzędnicy miejscy musieli podejmować, żeby w ogóle wniosek wyszedł z KOWR-u. Także tak, panie radny Batko, ja do tego namawiam. Namawiam pana również do aktywności, do zabiegania o sprawy mieszkańców miasta, do załatwiania w Warszawie. Pana partia rządzi. Może pan mi pomóc z wnioskami o różne rzeczy. Jestem za. Z chęcią się z panem do Warszawy wybiorę. Przypomnę, całkiem niedawno pan poseł Kowalski załatwiał mi w Warszawie spotkanie z ministrem, żebyśmy remontowali wiadukt przy ulicy Krapkowickiej, bo PKP go nie ujęła w swoich pierwotnych planach. Także ja nie mam z tym najmniejszego problemu, o to się właśnie staram, a to, że PiS wyrzucił marszałka z siedziby i on ma w tej chwili problem, to rzeczywiście jest problem, chcę pomóc panu marszałkowi go rozwiązać, sam z taką inicjatywą przyszedłem, dlatego, że uważam, że władze województwa powinny być traktowane jako władze województwa, reprezentant mieszkańców. Należy im się szacunek. Należy im się miejsce do działania. A to, że jednocześnie myślę przy tym o budżecie miasta, no przed taką koniecznością mnie postawili radni partii pana marszałka, którzy powiedzieli, że oni sobie nie życzą, żebyśmy podnosili ceny. No to skoro nie podnosimy ceny, no to musimy skądś wziąć te pieniądze. Ja ich nie drukuję. Ale oczywiście jestem cały czas otwarty na szukanie rozwiązań po to, żeby umożliwić panu marszałkowi realizację inwestycji potrzebnej mieszkańcom całego województwa, różnych miast, nie tylko Opola. Po to, żeby znalazł tą siedzibę, zbudował tą siedzibę, z której został wyrzucony, a w której był przez wiele lat. Może słowo wyrzucone jest nieładne, może to po prostu było usunięcie, nie wiem, odebranie, rozwiązanie umowy. Wracając wobec tego do merytoryki, mamy uprawę kukurydzy przy centrum handlowym, przy dużym szpitalu, wcześniej centrum wystawienniczo-kongresowym, przy ośrodku sportu, który zbudowaliśmy na gruncie, które miasto dostało za darmo z Agencji Nieruchomości Rolnych, z inicjatywy radnego PiS, wtedy jeszcze radnego PiS, Arkadiusza Szymańskiego, za darmo. W tym wypadku jeszcze raz prosimy o to, żeby ten manewr powtórzyć, bo może powstać tam centrum usług sportowych dla tej zaodrzańskiej części województwa. Przypomnę o różnych miasta, o różnych inwestycjach deweloperskich, mieszkaniowych, które w tamtym miejscu również powstają.
Jak nie, to prosimy Państwa o zgodę na tą uchwałę. Będziemy wtedy stawiać w przetargu, jeżeli KOWR jeszcze po tym, co dzisiaj powiedzieliśmy, ten przetarg ogłosi. Tylko pamiętajcie Państwo, że możemy być przelicytowani przez kogoś, kto kupi ten grunt i po prostu będzie go trzymał na cele komercyjne 5, 10, 15 lat, niczym go nie zabuduje. A my będziemy myśleć o tym, jaką wielką szansę miasto miało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń dalszych do dyskusji. Zamykam dyskusję wobec tego. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku numer 1102. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej większością głosów 24 radnych za, przy jednym głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu na druku numer 1094. Wnioskodawcą projektu uchwały jestem jako przewodniczący Rady Miasta Opola. W dniu 25 listopada bieżącego roku Rada Miasta podjęła już uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta. Jednak wpłynęło do nas zawiadomienie organu nadzoru o wszczęciu postępowania nadzorczego w tej uchwały ze względu na brak zaliczenia wyżej wymienionej uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego. Biorąc powyższe pod uwagę, przekładam projekt uchwały, w którym już taki zapis o zaliczeniu tej uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego został wpisany. W związku z tym, Szanowni Państwo, bardzo proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały. Nie był on opiniowany, gdyż został wprowadzony głosowaniem Rady Miasta. Czy są pytania? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku numer 1094. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w tym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta większością głosów 23 radnych za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Rozpatrzenie petycji należących do właściwości Rady Miasta Opola. Informuję, że termin rozpatrzenia petycji wynikający z ustawy wynosi 3 miesiące. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzy petycje należące do właściwości Rady Miasta w styczniu przyszłego roku. Uchwała w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na działalność prezydenta miasta Opola na druku numer 1092. Skarga o numerze ORI 1510/32/2021 została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem badania jej zasadności. Projekt uchwały komisji wraz z uzasadnieniem z badania zasadności skargi na działalność prezydenta miasta Opola radni otrzymali na druku numer 1092. Proszę radną Jolantę Kawecką, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawozdania z badania skargi. Proszę Wysoką Radę o zaakceptowanie naszego uzasadnienia. Skargę rozpatrywał pan radny Przemysław Pytlik. Oddaję mu głos. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Pytlik. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję, panie przewodniczący. Skarga była bardzo obszerna, gdyż jej dokumenty liczyły ponad 300 stron. Uzasadnienie jest na 7 stronach. Postaram się to wszystko tak syntetycznie, szybciutko omówić państwu radnym, którzy i tak mieli całość dokumentacji na sesji, więc przypuszczam, że się większość zaznajomiła z tym. W dniu 19 listopada bieżącego roku do Biura Rady Miasta wpłynęła skarga pani GKS działającej w imieniu grupy mieszkańców Opola na działalność prezydenta miasta Opola w związku z przejęciem przez miasto działki przy ulicy Lipowej w Opolu. Skarga została przekazana przez administrację rządową celem rozpatrzenia według właściwości. Po zapoznaniu się z treścią skargi, jak również z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi celem jej zbadania, a także w wyniku dyskusji przeprowadzonej na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 grudnia bieżącego roku, Rada Miasta Opola w zakresie zarzutu dotyczącego braku wypłaty odszkodowania za przyjętą nieruchomość przekaże skargę właściwemu organowi, to jest staroście, którym jest prezydent miasta Opola na prawach powiatu, natomiast w zakresie pozostałych zarzutów zawartych w skardze uznaje skargę za nieuzasadnioną. Z przedłożonych wyjaśnień prezydenta miasta Opola wynika,
iż w zakresie zarzutu o brak wypłaty odszkodowania na wniosek skarżącego prowadzone jest postępowanie administracyjne przez starostę, którym jest prezydent miasta Opola na prawach powiatu, zgodnie z artykułem 234 punkt 1 i artykuł 236 kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania przez organ, przed którym toczy się postępowanie. W związku z powyższym artykułem w tej części skarga powinna zostać przekazana właściwemu organowi i w związku z toczącym się postępowaniem. Pozostałe punkty i zarzuty skargi wykraczają częściowo poza działalność naszej komisji, gdyż na przykład powołują się na to, czy ustawy obowiązujące w kraju są zgodne z konstytucją, czy też na przykład zasadność związana z wywłaszczeniem gruntu, która powinna zostać zwrócona, jeżeli nie została zrealizowana, cel zrealizowany, na mocy której zostało przejęte, to zostało jakby źle zinterpretowane przez mieszkańców miasta Opola, gdyż przejęcie nastąpiło z mocy prawa na podstawie artykułu 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie na wywłaszczenie na dany cel, czyli de facto ta działka, która została wywłaszczona, miała być na cele drogi. Do dziś dnia ta droga nie powstała, natomiast nie powstała i nie powoduje to z mocy prawa powrotu do pierwotnych właścicieli. Tutaj również też było szereg takich zarzutów czy interpretacji z własnych osób, które skarżyły się na działanie prezydenta. Było też szereg uwag, które niestety mogę tylko i wyłącznie opierać się na dokumentach zarchiwizowanych, gdyż chciałbym przypomnieć radnym, że sprawa dotyczy roku 2007, więc 14 lat temu, więc dużo rzeczy, które zostały zarchiwizowanych, to jest właśnie ponad 300 stron różnego rodzaju dokumentów i skargi. W związku z tym to, co miałem w dyspozycji, zostało przeze mnie zbadane i praktycznie uzasadnienie, które jest do tej uchwały, jest też wyjaśnieniem Urzędu Miasta, gdyż nic nowego w toku rozpatrzenia tej sprawy się nie dopatrzyłem. Następnie, jeżeli chodzi o to, że miasto na przykład nie wydało decyzji w sprawie odszkodowania, to ze względu na to, że wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie wysokości należnego odszkodowania możliwe jest wyłącznie na wniosek strony po uprzednim ostatecznym zakończeniu obligatoryjnych rokowań w trybie cywilnoprawnym. I takie coś skarżący właśnie złożył do tutejszego organu w tym roku dopiero, czyli 21 maja, i został niezwłocznie przekazany dalej staroście zgodnie z kompetencjami. Starosta wszczął postępowanie w trybie administracyjnym, co jest właśnie w toku, więc to, co jest w toku, nie możemy rozpatrywać. Mając na uwadze powyższe, wnioskuję, jak w sentencji, czyli częściowo skargę odrzucić za nieuzasadnioną i część przekazać o odszkodowanie do odpowiedniego organu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to przedstawienie zasadności skargi, badania zasadności skargi. Czy są pytania ze strony Państwa radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń, zamykam pytania i dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na druku numer 1092. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia zasadności skargi na działalność prezydenta miasta Opola większością głosów 20 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 5 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 45/893/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu na druku nr 1093. Ponowna skarga o numerze ORI 1510/27/2021
21 została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem badania jej zasadności. Projekt uchwały Komisji wraz z uzasadnieniem z badania zasadności skargi na działanie dyrektora MOPR-u w Opolu radni otrzymali na druku nr 1093. Proszę radną Jolantę Kawecką, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie badania sprawozdania z tej skargi. Proszę Wysoką Radę o zaakceptowanie i głosowanie za powyższej uchwały. Przygotował uzasadnienie pan radny Waldemar Matuszek. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Waldemar Matuszek. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowna Rado, w dniu 29 listopada 2021 roku do Rady Miasta Opola wpłynęła ponowna skarga mieszkańca Opola na działania dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu w zakresie podejrzenia o zastraszanie oraz kwestionowanie kompetencji dyrektora w zakresie umiejętności diagnostycznych. Skarżący podnosi również zarzut manipulowania słowami, a działania dyrektora rzekomo mają służyć do przekłamania oceny stanu zdrowia mamy skarżącego. Ponadto skarżący uważa, że dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu cynicznie wykorzystuje niepełnosprawność mamy skarżącego, żeby wkrótce trafiła do domu pomocy społecznej i zniknęła z listy podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Po zapoznaniu się z treścią skargi Rada Miasta podtrzymuje poprzednie stanowisko wyrażone w uchwale z dnia 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Przedmiotowa skarga była już rozpatrywana na sesji Rady Miasta Opola z dnia 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. I Rada Miasta Opola wyraziła swoje stanowisko, uznając skargę za nieuzasadnioną. W związku z tym zaskarżący ponownie napisał pismo przedmiotowe w przedmiocie rozpatrywanej skargi, tym razem nie wskazując nowych okoliczności. Przedmiot pisma można traktować jako komentarz do uchwały z dnia 28 października 2021 oraz do uzasadnienia wyżej wymienionej uchwały. Dlatego też w niniejszej sprawie należy postępować zgodnie z artykułem 239 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który mówi, iż w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano, a w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadomienia skarżącego. Ponadto skarga wniesiona w trybie 8 KPA uruchamia jednoinstancyjne postępowanie administracyjne uproszczone, które kończy się nie decyzją administracyjną w sposób władczy, kształtując sytuację prawną adresata, lecz czyniącą materialnie-techniczną, czynnością materialnie-techniczną, to jest zawiadomieniem o sprawie, o sposobie załatwienia sprawy. I to jest OKS 2091/16, postanowienie NSA z dnia 14.10.2016. Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Opola uznaje jak na wstępie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przedstawienie badania zasadności skargi. Czy są pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę dalszych głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na druku o numerze 1093. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 45/893/21 Rady Miasta Opola z 28 października 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu większością głosów 24 radnych za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Bardzo dziękuję i przechodzimy do informacji prezydenta miasta Opola o działalności w okresie międzysesyjnym od 25 listopada bieżącego roku do 28 grudnia bieżącego roku na druku numer 1101.
Czy ktoś chciałby zadać pytanie lub czy pan prezydent zechciałby zabrać głos w tej sprawie w nawiązaniu do informacji, którą przedłożył? Nie widzę zgłoszeń, nie słyszę zgłoszeń, nie widzę pytań. Wobec tego dziękuję za przedłożenie tej informacji. Zamykam ten punkt. Pytania w sprawach bieżących. Informuję, iż nie wpłynęły żadne pytania w sprawach bieżących od klubów radnych. Wobec tego również zamykam ten punkt porządku obrad i pozwólcie państwo, że wygłoszę krótki jeden komunikat. Do Rady Miasta Opola wpłynęło od mieszkańca pytanie dotyczące pomysłu usunięcia 10 tysięcy miejsc parkingowych na ulicach Opola na wzór Paryża oraz wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie. To pismo znajduje się do wglądu oczywiście w biurze Rady Miasta. Przypominam państwu radnym również, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku inwentaryzacji sprzętu komputerowego, tabletów, o wykonanie zdjęcia tabliczki ewidencyjnej i przesłanie na wskazany w adresie mailowym właśnie adres mailowy pracownika Urzędu Miasta. Bardzo proszę o wykonanie tego do końca tego tygodnia. Również informuję i przypominam wszystkim państwu radnym, iż w Biurze Rady Miasta można odebrać kalendarze ścienne na przyszły 2022 rok. I w związku z faktem, iż już za chwilę kończymy stary rok, pozwólcie państwo i przyjmijcie państwo radni, panie prezydencie, wszyscy pracownicy, ale także wszyscy nasi mieszkańcy życzenia, aby ten przyszły rok był pełen nadziei, był spokojny, zdrowy przede wszystkim, abyśmy się mogli spotykać już faktycznie w trybie stacjonarnym, na posiedzeniach stacjonarnych, a nie poprzez systemy elektroniczne. Życzę spełnienia wszelkich planów, wszelkich ambicji, wyznaczania sobie też nowych celów, bo to istotne, aby cały czas się rozwijać, aby cały czas pracować, szczególnie dla państwa radnym, dla pana prezydenta w kontekście dbania o potrzeby naszych mieszkańców i w tym sobie stawiać coraz to nowsze cele, coraz to nowsze wyzwania i je skutecznie realizować. Życzę wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku 2022. Wszystkiego dobrego dla wszystkich państwa. Jeżeli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę. I nawzajem dla wszystkich. Dziękujemy pani radnej Kaweckiej. Wzajemnie również. Dziękujemy wszystkim państwu. Wobec tego, szanowni państwo, porządek sesji został zrealizowany. Zamykam 49. sesję Rady Miasta Opola. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia w nowym roku. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Wszelkiej pomyślności w nowym roku. Dziękuję serdecznie za cały rok.